Okej. Okay. Witam Państwa serdecznie na 52. sesji Rady Gminy Leszno. Witam serdecznie Pana Wójta Grzegorza Banaszkiewicza, Panią Skarbnik Małgorzatę Borową. Witam serdecznie Państwa wszystkich radnych oraz mieszkańców oglądających naszą sesję w trybie online. Szanowni Państwo, na początku przeczytam podstawę prawną dzisiejszej sesji. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Dzienniku Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami w związku z artykułem 15 ZZX ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dziennik Ustaw 2021 roku, pozycja 2095 z późniejszymi zmianami. I w tym trybie odbywa się, zgodnie z tym artykułem, nasza 52. sesja Rady Gminy Leszno w dniu 9 marca 2020 roku, Planowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie wójta gminy Leszno z działalności międzysesyjnej. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 47. sesji Rady Gminy Leszno zdalnej w dniu 17 listopada 2021 roku. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF-u gminy Leszno na lata 2022-2029. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2022. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie uchwały numer 45/273/2021 rok Rady Gminy Leszno z dnia 20 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pod nazwą wykonanie rozbudowy drogi powiatowej numer 4115W na odcinku Czarnów Gawartowa Wola o długości 2300 metrów bieżących w gminie Leszno. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leszno w 2022 roku. Punkt dwunasty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka, gmina Leszno. Punkt 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Punkt 15. Sprawy różne. Punkt 16. Zamknięcie posiedzenia obrad. Szanowni Państwo radni, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Pani Agata Barzyńska-Kan? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Halina Dmoch? Jestem za przyjęciem porządku obrad. Pan Janusz Biały? Jestem za przyjęciem. Dominik Michał jest za. Pani Ewa Grot? Nie widzę. Pan Dariusz Iwanek? Jestem za przyjęciem porządku. Dziękuję. Pan Jarosław Kuczyński? Jestem za przyjęciem planowanego porządku obrad. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Latoszek? Pan Krzysztof Lipiński, nie ma. Pan Tomasz Maj? Jestem za przyjęciem planowanego porządku obrad. Dziękuję. Pani Marianna Malarowska? Jestem za przyjęciem planowanego porządku obrad. Dziękuję. Pan Krzysztof Michalski? Jestem za przyjęciem planowanego porządku obrad. Dziękuję bardzo. Pani Joanna Syta? Jestem za przyjęciem porządku. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Walczak? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Leszek Żebrowski? Jestem za przyjęciem porządku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że
Obrady dzisiejszej sesji są prawomocne, jest kworum. 13 radnych było za przyjęciem porządku obrad i 13 radnych bierze udział obecnie w naszej sesji. W takim razie przejdziemy do punktu trzeciego, czyli sprawozdanie wójta gminy Leszno z działalności międzysesyjnej. I tutaj poproszę pana wójta o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Państwo, może jeśli chodzi o inwestycje, to tutaj o kilku najważniejszych naszych inwestycjach powiem, bo już nie chcę państwa zamęczać tym litanią dat i terminów. Jeżeli państwo będą mieli jakieś pytania, to oczywiście będę odpowiadał. Otóż doprecyzowując to, o czym rozmawialiśmy na komisjach, to chciałem powiedzieć tak, ulica Podleśna w Grądach, tutaj mam informację z referatu inwestycji, że wszystkie prace budowlane zostały zakończone, jedynie co należy tam jeszcze wykonać, to barierkę ochronną na przepuście oraz prace porządkowe, które też my tutaj wykonujemy, bo tak może tam państwo zauważyli też, zbieraliśmy piach z tej ulicy, czy to naniesiony w ramach podczas opadów, czy też to, co zostało po pracach. No, planujemy odbiór ulicy do końca marca. Tak jak mówiłem, ja zwróciłem się do właściciela tego rowu przy przepuście o pozwolenie na wejście w teren, żeby ten przepust i rów na tym odcinku uporządkować. To pismo wyszło do właściciela tego gruntu w poniedziałek. No zobaczymy, co to da. Chociaż tak jak mówię, roboty drogowe zostały zakończone i planujemy odbiór końcowy do końca marca. Jeśli chodzi o rozbudowę ulicy Leśnej, to tutaj termin składania ofert i zarazem otwarcie tych ofert mija 18 marca o godzinie 10. Proszę państwa, jeszcze z takich większych inwestycji to rozbudowa szkoły w Zaborowie. To jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i tutaj termin umowy jest, ma się zakończyć wykonanie tej dokumentacji do końca tego miesiąca. Na razie nie mamy jakichś tutaj sygnałów od wykonawcy, że ma być poślizg w związku z tą, z przygotowaniem, w przygotowaniu tej dokumentacji. Tutaj jeszcze taka informacja a propos ulicy Dałka w Zaborowie. Została poprawiona dokumentacja projektowa i projekt został złożony do starostwa 22 lutego tego roku. Także tak jak mówiłem, pytania jeśli chodzi o inwestycje proszę zadawać, jeżeli ktoś je ma jeszcze. Natomiast chciałem państwu parę słów powiedzieć na temat sytuacji, jaką mamy w związku z uchodźcami z Ukrainy na terenie naszej gminy. Jak państwo wiedzą, uchodźcy są lokowani na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Ten ośrodek podlega staroście. Starosta za niego odpowiada, jak również dyrektor tego ośrodka. W tej chwili z moich informacji wynika, że tam została zmniejszona liczba osób, które mogą być tam lokowane ze 100 na 70. Najpierw było na 50, teraz zostało powiększone. No, w tej chwili tam mamy komplet. Wczoraj pan starosta zwrócił się do mnie, abym przygotował
jakieś miejsce dla następnych grup uchodźców z terenu Ukrainy w ramach tej możliwości gminy. Dzisiaj też słuchałem konferencji pana wojewody mazowieckiego, który nadal wskazuje na to, żeby miejsca, które związane są na przykład z nauką dzieci w szkołach, nie były zajmowane pod tego typu ośrodki. Niemniej jednak wskazywał na to, że sytuacja jest bardzo ciężka, jeśli chodzi o Warszawę i okolice. Tak jak Państwo pewno wiedzą, w tej chwili do naszego kraju trafiło 1 200 000 uchodźców. Ta liczba będzie się cały czas zwiększać. No więc być może w pewnym momencie również takie miejsca będą przeznaczane dla uchodźców. Na razie bardziej jest to ukierunkowane na przykład na obiekty, które nie są związane z nauką dzieci, jak również na strażnice ochotniczych straży pożarnych, bo w tej sprawie też interweniował komendant powiatowy straży pożarnej. No Państwo pewno dobrze znają, jak nasze strażnice, jak one wyglądają i ile jest tam miejsca. No będziemy próbować, to znaczy próbować, będziemy organizować takie miejsce na terenie Łupca. No niemniej jednak to jest, żeby zachować tam warunki przede wszystkim godne dla tych osób, jak również to, żeby odpowiadały to przepisom sanitarnym. Nie sądzę, żeby tam mogło być więcej niż 10-12 osób. W tej chwili tam przygotowujemy łóżka i będziemy organizować te miejsca. Jeśli chodzi o szkoły i przedszkola, w tej chwili sytuacja jest taka, po dzisiejszej rozmowie z dyrektorami szkół, że do szkoły w Lesznie akces złożyło 48 osób, natomiast do szkoły w Zaborowie 4. W związku z tym będziemy organizować od poniedziałku, tak na dobrą sprawę, już będą zajęcia tam prowadzone w szkołach. Jeśli chodzi o Zaborów, no to tam nie ma problemu, dzieci będą w klasach, natomiast będziemy musieli w Lesznie zorganizować dwie dodatkowe, powiedzmy, klasy, tak, dlatego, bo nie ma nawet takiej możliwości, żeby dzieci ukraińskie trafiły oddzielnie do poszczególnych klas. Tam są dzieci z klas 1-3, 4-6 i 7-klasiści. Jeśli chodzi o przedszkola, tutaj niestety liczba miejsc jest bardzo ograniczona, ale też zainteresowanie jest trochę mniejsze. Dobrze, proszę Państwa, z innych takich tematów, to może Państwo się zorientowali już na stronie gminy jest taka informacja o tym, że pozyskaliśmy środki na samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie. To jest 456 000 zł. Są to środki z funduszu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W poniedziałek byłem na przyznaniu promes. No te środki pozwolą tak na dobrą sprawę przy jeszcze wsparciu, jeżeli uda nam się pozyskać środki od marszałka
województwa na pokrycie, właściwie no, całości wydatków na ten średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Proszę Państwa, to tutaj też sobie trzeba powiedzieć jasno i o tym pamiętać. Tutaj nasze sympatie polityczne nie powinny mieć żadnego znaczenia i to też chcę podkreślić. Natomiast no, gdyby nie zaangażowanie pani poseł Czerwińskiej to tych środków by po prostu najprawdopodobniej nie było. Dobrze, proszę Państwa, chciałbym jeszcze przekazać taką informację, bo myślę, że to jest ważne, bo to wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, ponieważ w przestrzeni publicznej pojawiają się tak pewne absurdy bez granic, które no, kwestionują zasadność zatrudnienia gońca w naszym urzędzie. Więc chciałbym Państwu powiedzieć, że miesięczna, bo goniec jest zatrudniony od 25 stycznia i tutaj mam policzone oszczędności, jakie mamy, jakie osiągnęliśmy z tego tytułu do 28 lutego, to dokładnie 20 885 zł. To są oszczędności z tego tytułu, że zatrudniliśmy gońca i nie wszystkie decyzje, bo mówię tylko o decyzjach podatkowych, a proszę pamiętać, że goniec nie tylko takie dokumenty roznosi, to tylko chodzi o decyzje podatkowe, to są takie miesięczne oszczędności. Dobrze, proszę Państwa, to z mojej strony na razie tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy są pytania? Tak, ja mam pytanie. Tak, proszę. Panie wójcie, to tak zacznę od tego ostatniego, co pan powiedział, a czy można by, no jak jest ten goniec, jak na przykład no przychodzą do właścicieli, które są małżeństwem, dwa nakazy podatkowe no, o tej samej treści. Czy gdyby na przykład no, ci ludzie składali jakieś deklaracje, że proszą o to, żeby to było w jednej kopercie, czy to było możliwe, czy przepisy tego nie... Czy przepisy tak nie stanowią? Przepisy na to nie pozwalają, proszę Państwa. Dobrze, dziękuję. To teraz pytanie dotyczące tych dzieci w szkołach. Mamy 48, tak jak pan mówił, w Lesznie, 4 w Zaborowie. Czy te dzieci mówią po polsku, rozumieją po polsku, czy po prostu nic? 99% tych dzieci w ogóle nie mówi po polsku. Nauczyciele, którzy będą prowadzić zajęcia z tymi dziećmi, będą miały asystentów, którzy będą mówić po ukraińsku. A nie przewidujemy takiego przygotowania, takiego oddziału przygotowawczego, no jak to ma być w tej ustawie dla tych dzieci, którym nauka może trwać rok, przedłużona być do 2, że będzie język polski, tam jest do 26 chyba godzin tygodniowo i te dzieci wtedy będą mogły i nauczyć się języka polskiego, jednocześnie nadrabiać zaległości, jakie ewentualnie mają. Znaczy pani Jolu, mówiąc o dwóch klasach w Lesznie miałem na myśli właśnie te oddziały przygotowawcze. Bo aha, no właśnie, tak dlatego się, tak pytam. Się to nazywa. No ja chciałem państwu zobrazować pewien stan. Natomiast proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że to wszystko odbywa się właściwie bez żadnych no, takich podstaw prawnych, bo tak na dobrą sprawę to mamy wytyczne z ministerstwa, wytyczne z kuratoriów oświaty do tego, że powinniśmy dzieci uchodźców traktować no, tak samo właściwie jak polskie dzieci, czyli wszystko to, co dotyczy polskich dzieci powinno dotyczyć również dzieci ukraińskich. Natomiast na razie to nie mam żadnej, tak na dobrą sprawę, żadnych przepisów,
które mówią o to, o tym, jak będzie wyglądało przyznawanie subwencji na te dzieci, jak to będzie wszystko liczone. No, domyślamy się, że będzie to trzeba wykazywać wszystko w arkuszach organizacyjnych, natomiast to wszystko jest no, taka... Artyzantka. No tak, no właśnie to tak wygląda. Natomiast, no tak jak mówię, no od poniedziałku ruszamy, tak? Ale z takimi właśnie oddziałami przygotowawczymi, tak jak... Tak, mają być dwa oddziały przygotowawcze w szkole w Lesznie, natomiast ponieważ no, w Zaborowie jest tylko czwórka tych dzieci, no to na razie będą te dzieci lokowane w klasach. Natomiast no, nie wiem, proszę Państwa, jak to będzie ta sytuacja się rozwijała. No można przyjąć, no bo te wnioski zbieramy no już od ponad tygodnia, że no może to jest, liczba tych wniosków jest no już no taka no w pewien sposób docelowa, ale trudno mi to też powiedzieć, jak to będzie. No, no myślę, że może się zwiększyć jeszcze, tak. No, zobaczymy, także to wszystko jest takie, no, organizujemy to tak trochę na własny rachunek i z własnej inicjatywy. Panie wójcie, no bo tak jak czytałam w tych... Pani Olu, przepraszam, że przerywam, ale to w sprawach różnych może będziemy dalej prowadzić dyskusję odnośnie szkół, przyjmowania dzieci ukraińskich, tak? Natomiast przejdźmy może do sesji, bo to będzie dłuższa dyskusja, widzę. W takim razie przejdźmy do sesji i w sprawach różnych porozmawiamy, jak to gmina będzie rozwiązywała pozostałe te problemy związane z przyjmowaniem dzieci. Dobrze. Dobrze, w takim razie, szanowni państwo, przejdziemy do punktu czwartego, czyli przyjęcie protokołu z 47 sesji z 2021 roku, sesji zdalnej Rady Gminy Leszno w dniu 17 listopada 2021 roku. I tutaj słusznie pan radny Janusz Biały zauważył, że w adnotacji 9 nastąpiła oczywista omyłka pisarska, czyli osią drogi wojewódzkiej 580, a nie 579 i zrezygnowano z drogi gminnej, pozostaje droga wewnętrzna, czyli układ dróg obsługujących ten teren, to jest droga wojewódzka 580. I tutaj przed opublikowaniem tego protokołu nastąpi poprawa nazwy tych dróg. I szanowni państwo, czy są jeszcze uwagi odnośnie tego protokołu? W sali obrad nie widzę, online. Ci, którzy mają włączone kamery. O, pani Agata Barzyńska-Kan ma uwagę, tak? Tak, jeżeli to jest istotne, to dofinansowanie na GUDW było z programu ASOS, a nie ATOS. Chyba, że to nieistotne jest tak bardzo. Nazwa programu powinna być prawidłowa. Tak, to jest w AT16, sprawy różne. Na drugiej stronie mniej więcej w połowie i tam jest ATOS, a to nie ATOS właśnie. Dobrze, odnotowałem. Dziękuję. Przed opublikowaniem protokołu będzie naniesiona poprawka. Okej. Okay. Szanowni państwo, czy są uwagi odnośnie tego protokołu? Nie widzę w sali obrad, również nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 47 sesji Rady Gminy Leszno z dnia 17 listopada 2021 roku? I pani Agata Barzyńska-Kan? Jestem za przyjęciem protokołu. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Biały? Jestem za przyjęciem. Pani Halina Dmoch? Jestem za przyjęciem protokołu. Dziękuję bardzo. Dominik Michał jest za przyjęciem protokołu. Pani Ewa Grot?
Nie ma dzisiaj z nami. Pan Dariusz Iwanek? Jestem za przyjęciem protokołu. Dziękuję. Pan Jarosław Kuczyński? Jestem za przyjęciem protokołu. Pani Ewa Latoszek? Jestem za przyjęciem protokołu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Krzysztof Lipiński jest nieobecny. Pan Tomasz Maj? Jestem za przyjęciem protokołu. Dziękuję bardzo. Pani Marianna Malarowska? Jestem za przyjęciem protokołu. Dziękuję. Pan Krzysztof Michalski? Jestem za przyjęciem protokołu. Dziękuję bardzo. Pani Joanna Syta? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Walczak? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Leszek Żabrowski? Jestem za przyjęciem. Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że protokół z 47 sesji Rady Gminy Leszno został przyjęty jednogłośnie 13 głosami Państwa radnych. Nikt z Państwa radnych się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. W takim razie przejdziemy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029. I tutaj poproszę Panią Skarbnik o poprowadzenie tej części. Dzień dobry Państwu. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Leszno na lata 2022-2029 obejmują: w załączniku nr 1 w części tabelarycznej dostosowano wartości do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na rok 2022. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 597 249 zł i po zmianach dochody ogółem wynoszą 77 745 686 zł i 38 groszy. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2 050 905 zł i po zmianach wydatki ogółem wynoszą 94 350 899 zł i 66 groszy. W wyniku dokonanych zmian zmienia się też wynik budżetu. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2 648 154 zł i po zmianach deficyt wynosi 16 605 213 zł i 28 groszy. I przychody budżetu zwiększa się o kwotę 2 648 154 zł, w tym o 2 398 154 zł z tytułu wolnych środków i o 250 000 zł ze środków pieniężnych pochodzących w ramach konkursu Rosnąca Odporność. Po zmianach łączne przychody wynoszą 19 903 655 zł i 28 groszy. Lata 2023-2029 dostosowano do zmian wynikających z wykonania roku 2021. W załączniku nr 2 w przedsięwzięciach, w przedsięwzięciu termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno, z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 1 370 026 zł. Po zmianie planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4 730 000 i 26 zł. Limit wydatków i zobowiązań na rok 2022 wynosi 4 430 000 i 26 zł. Łączne dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, czyli budynku zespołu sportowo-rekreacyjnego i urzędu gminy, wynosi 1 858 706 56 zł i 52 grosze. W tym dofinansowanie budynku zespołu sportowo-rekreacyjnego 978 977 zł i 86 groszy, a budynku urzędu gminy 879 788 zł i 66 groszy. Koszty realizacji po przetargu zadania wynoszą dla zespołu sportowo-rekreacyjnego 2 619 900 zł i w tym dofinansowanie wynosi 978 977 zł i środki własne gminy na realizację tego przedsięwzięcia 1 640 922 zł i 14 groszy. A dla urzędu gminy, dla budynku urzędu gminy koszty realizacji z przetargu wynoszą 1 720 125 zł i 42 grosze. Refundacja 879 788 zł i 66 groszy i środki własne, które gmina przeznacza, wynoszą 840
336,76 zł. Przy następnym przedsięwzięciu modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Leszno, tutaj na podstawie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu rządowy Fundusz Polski Ład, dokonano przesunięcia środków w kwocie 575 tysięcy złotych na rok 2023. W przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, pierwsza transza otrzymanych środków nie może być wyższa niż 50% kwoty dofinansowania. Po dokonanych zmianach limit wydatków na rok 2022 wynosi 1 265 000 zł, a na rok 2023 1 035 000 zł. Budowa skateparku w Lesznie. Na przedsięwzięcie zwiększono plan wydatków o 42 000 zł z przeznaczeniem na zamontowanie monitoringu i na wynagrodzenie za wydłużony czas pracy za nadzór inwestorski. Limit wydatków na rok 2022 po zmianach wynosi 228 960 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj od razu zapytam się Państwa, czy są pytania odnośnie wprowadzanych zmian do WPF-u i jak dobrze pamiętam z komisji, pan Tomasz Maj miał parę pytań. Proszę. Szanowni Państwo, ja wracam jakby do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno, głównie do budynku zespołu, czyli naszej hali sportowej, jeśli można tak szumnie ten budynek nazwać. Rozmawialiśmy już o tym na komisji, zadałem tam kilka pytań. Nie wiem, czy pan wójt ma przygotowane odpowiedzi na te pytania. No, nie wiem, Tomek, wysłaliśmy do ciebie chyba audyt energetyczny, tak? Czy w związku z tym dalej masz pytanie jeszcze? No tak, tylko ja pytałem również w kontekście audyt energetyczny audytem energetycznym. Z audytu energetycznego wynika, że roczne oszczędności po termomodernizacji wynoszą około 30 tysięcy złotych, co biorąc pod uwagę jakby kwotę, którą zamierzamy przeznaczyć, to już nie będę mówił przez ile lat tak naprawdę te oszczędności by musiały być, żeby ta kwota się w jakikolwiek sposób zwróciła, ale to już nawet nie do końca o to chodzi. My po prostu przeznaczając te pieniądze, owszem, no, opakowujemy jakby dość stary budynek, który uzyska, no tak kolokwialnie mówiąc, nowe opakowanie, natomiast baza lokalowa, że tak powiem, się nie zwiększy. Te trudności, które mamy teraz, będziemy mieli też w najbliższej przyszłości, tak? Bo nie mamy dodatkowej hali, nie mamy też zadaszonego boiska, na którym mogłyby dzieci, młodzież i dorośli uprawiać sport. Tylko wkładamy pieniądze w to, żeby tak naprawdę no, polepszyć jakby tą bazę dotychczasową, którą mamy. Szanowni Państwo, zdajecie sobie sprawę, że ta hala jest w jakiejś tam odległości od budynku szkoły. W zasadzie codziennie na tej hali odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego. Te dzieci i młodzież przychodzą do tej hali. No i przechodzą, że tak powiem, te kilkadziesiąt metrów, część rozebrana, część ubrana. No ja tam sobie postałem wczoraj i popatrzyłem, jak to wygląda. No więc tak jak mówię, część już jest przebrana na WF, na przykład w krótkich spodenkach, no przebiegają przez boisko tak naprawdę, na którym są zajęcia rozgrywane. Partyzant rozgrywa swoje mecze i prowadzi zajęcia. Natomiast no, przy szkole, że tak powiem, mamy tylko i wyłącznie małą salkę gimnastyczną, no, która tak naprawdę no, nie spełnia jakby jakichkolwiek parametrów do rozegrania jakiejkolwiek gry, bo ona jest mniejsza od boiska do koszykówki. No może od biedy można tam w siatkówkę zagrać, ale na pewno nie możemy rozgrywać tu żadnych zawodów.
To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, pytałem również o to, dlaczego została zaprojektowana tak mała instalacja fotowoltaiczna na tym budynku. Audyt na ten temat zupełnie nie odpowiada. Nie ma tam żadnych informacji, dlaczego takiej wielkości zaproponowano instalację fotowoltaiczną. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja mam ofertę na dach budynku, w którym mieszkam, budynku jednorodzinnego, niezbyt dużego, i instalacja, która mnie została, oferta na instalację, którą mi została przedstawiona, no ta instalacja jest większa niż ta zaproponowana na budynku hali. Obejrzałem sobie również ten budynek, no oczywiście nie wchodziłem na dach, ale on jest, że tak powiem, dwuspadowy dach, więc no tam oprócz instalacji odgromowej i zamontowanych chyba tak naprawdę na końcach dachu przy ścianach z dwóch anten, zapewne do odbioru telewizji, no to raczej nie zauważyłem żadnych kominków wentylacyjnych, które by utrudniały montaż instalacji fotowoltaicznej większej niż w tym zakresie, która w tym projekcie została uwzględniona. W związku z tym no trochę wydaje mi się, że ten, że jakby te koszty, które poniesiemy, no są niewspółmierne do wyniku, który uzyskamy tak naprawdę. A mówię, a odpowiedzi w tym audycie, panie wójcie, który dostałem na temat wielkości tej instalacji fotowoltaicznej, nie ma. Nie wiem, czy pan rozmawiał albo ktoś z urzędu rozmawiał z projektantem na ten temat. Taka została zaprojektowana instalacja ze względu na jedną rzecz, to na to, jaki jest tam dach, ale też ze względu na to, że taka instalacja została zaprojektowana ze względu na założenia, które dotyczą wyłącznie urządzeń elektrycznych tam zainstalowanych, czy tam oświetlenie jakieś wewnętrzne, podgrzewacze wody, jakieś urządzenia elektryczne, i ta instalacja no, pokryje zapotrzebowanie energetyczne w całości na to, co tam jest zlokalizowane w tej hali. No, mam informację, że jednak pan, że dostałeś jakiś, że rozmawiałeś z moim zastępcą i tłumaczył ci, że to jest tak zwany punkt poboru mocy i że ta instalacja, no tak jakby na jednym punkcie poboru mocy, czyli na tym budynku hali, nie może być przenoszona tak jakby na inne budynki. Wiązałoby się to z wybudowaniem dodatkowych urządzeń. No i stąd było takie założenie, że fotowoltaika ma po prostu pokryć zapotrzebowanie hali na prąd. Takie zostało poczynione założenie. No, natomiast a jaka jest twoja propozycja? To znaczy, bo rozumiem, że kwestionujesz ten wydatek, natomiast co to jaki jest twój pomysł? To co w zamian? Znaczy, panie wójcie, po pierwsze tak, rozmawiałem z panem Marcinem. Pan Marcin miał szereg rzeczy posprawdzać. Do dzisiaj nie udzielił mi tak naprawdę odpowiedzi. Natomiast tak, poinformował mnie, że o punkcie poboru. Natomiast w samej dokumentacji pod tytułem SWZ jest napisane, że instalacja fotowoltaiczna, która ma być wykonana na tym budynku, ma pokrywać, uwaga, zapotrzebowanie w energię elektryczną tylko do ogrzania ciepłej wody użytkowej. Tam nie ma mowy o tym, żeby było z tej instalacji fotowoltaicznej, żeby było pokrycie zapotrzebowania na oświetlenie czy na inne jakieś urządzenia, które tam będą zamontowane. Ja to przeczytałem w CIWZ-ie, to samo jest powtórzone w audycie elektroenergetycznym, który został mi przesłany. Więc ta instalacja została tylko i wyłącznie
zaprojektowana pod przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Nie ma tam słowa o pokryciu oświetlenia na przykład hali czy innych urządzeń, które tam będą użytkowane. Więc dlatego to tym bardziej jakby budzi mi moje zdziwienie, ponieważ wydaje mi się, że na tym dachu jest sporo miejsca i nie rozumiem, dlaczego została właśnie tak mała instalacja tylko pod jeden jakby cel zaprojektowano, tak? To w takim układzie mamy rozbieżne informacje, bo ja mam informację taką, że przyjęte w audycie założenia dotyczą urządzeń elektrycznych zainstalowanych, czyli oświetlenia wewnętrzne, podgrzewacze wody i urządzenia, które pobierają energię elektryczną. I to było w audycie? Na której stronie, panie wójcie? No pan żartuje chyba. No nie pamiętam, na której stronie. No nie mam ze sobą audytu. No. No dobrze, to czy dowiemy się, jaka jest pana propozycja? To znaczy moja propozycja jest taka, jak była na komisji, nie wydawania tych pieniędzy na taki cel. Wydaje mi się, że można te pieniądze spożytkować inaczej, lepiej rozbudować infrastrukturę, chociażby boisko wielofunkcyjne zadaszone przy szkole, które będzie nowym obiektem, które będzie miało połączenie ze szkołą za pomocą łącznika, więc dzieci nie będą zimą na przykład musiały przechodzić na tą halę. Tak jak mówię, co po niektóre oczywiście przechodzą tam w ubraniu, niektóre są już w strojach sportowych, przynajmniej taka jest moja obserwacja. No i wydaje mi się, że no, dla mnie nie ma to zbyt wielkiego ekonomicznego uzasadnienia, ponieważ mówię, zaprojektowane w budżecie koszty na, albo inaczej, zapotrzebowanie zgłoszone przez dyrektora ZSR-u do budżetu na pokrycie kosztów wody, energii elektrycznej i gazu dla tego budynku było w wysokości 50 tysięcy złotych. Tu w audycie na stronie 13 mamy informację w charakterystyce ekonomicznej optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, że roczna oszczędność kosztów energii w złotówkach za rok będzie wynosiła 30 054 zł i 65 groszy. Więc taka będzie oszczędność. Oczywiście ja rozumiem, że zapewnimy jakby lepsze warunki, natomiast baza lokalowa jakby taka do uprawiania sportu nam się w ten sposób nie zwiększy, a z tego co wiem, no to na przykład, nie wiem, tam pan Janusz Biały wspominał o chyba wakacyjnych zajęciach dla dzieci tenisowych, które tak naprawdę no już jakby nie znalazły się w programie w roku szkolnym, ponieważ no, obłożenie hali jest tak duże, że już te zajęcia dla tej grupy najmłodszych dzieci z tenisa się nie zmieściły. Z tego co wiem. Więc mówię, no taka dość duży wydatek, oszczędności bardzo małe, a baza lokalowa tak naprawdę na uprawianie sportu zadaszona baza lokalowa nam się w ten sposób nie zwiększa. Więc mój wniosek jest taki, że ja bym tych pieniędzy na termomodernizację tej hali nie przeznaczał, ale oczywiście każdy może mieć
własne zdanie, własne założenia i wysnuć własne wnioski. Pani skarbnik chciała zabrać głos odnośnie tego, co ja poruszyłem również na wspólnym posiedzeniu komisji. Tutaj pani skarbnik zna bardziej szczegóły niż ja. Proszę pani skarbnik. Znaczy, proszę państwa, jeżeli zrezygnujemy z termomodernizacji budynku zespołu sportowo-rekreacyjnego, stracimy też dofinansowanie, które pozyskaliśmy w kwocie 1 858 000 zł. Dofinansowanie dostaliśmy na dwa budynki, na budynek zespołu i Urzędu Gminy Leszno. Przy składaniu wniosku też był przeprowadzony audyt i były określone wskaźniki, które musimy osiągnąć po realizacji tego projektu. Jeżeli zrezygnujemy z jednego budynku, czyli z budynku zespołu sportowo-rekreacyjnego, nie osiągniemy tych wskaźników z urzędu gminy i też nie otrzymamy dofinansowania w części przeznaczonego dla urzędu, czyli stracimy dofinansowanie w pełnej wysokości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mogę jeszcze coś? Tak, proszę bardzo. Ja rozumiem wątpliwości Tomka, ale my tego boiska w tej chwili nie pobudujemy. Tam jest jeszcze, tak jak mówiłam, ten klub Partyzant. Tam jest około 150 dzieci, z tego co się orientuję. No ta hala nam się czy tak, to na jakieś inne cele przyda. Pewnie, że powinniśmy nawet myśleć o tym, o czym mówi Tomek, o tym boisku wielofunkcyjnym, zadaszonym boisku wielofunkcyjnym, ale może popatrzmy, może będą jakieś dotacje z Ministerstwa Sportu, no żebyśmy gdzieś tam tych, miejmy to na uwadze, ale myślę, że nie powinniśmy teraz odrzucać no, tych pieniędzy, tych dotacji, które dostaliśmy. Proszę pan radny Dariusz Iwanek. Ja mam takie pytanie oczywiście dotyczące tej termomodernizacji, bo tutaj Tomek podnosi kwestię paneli fotowoltaicznych, które być może nie są, może za mała ich jest ilość i nie w pełni będą w stanie pokryć zużycie energii. Czy w tym przedsięwzięciu kosztorysie, który jest mowa o tym, ile tej energii rocznie budynek ewentualnie zużywa i czy projekt, który został wykonany w instalacji fotowoltaicznej, pokrywa z założenia tą ilość zużycia rocznego zapotrzebowania na energię w budynku hali? Z tego co pamiętam, zużycie roczne energii elektrycznej w tym obiekcie to jest około 7200 kWh. Tak, to tak wygląda. I rozumiem, że ta instalacja fotowoltaiczna jest, znaczy pokrywa w zupełności tą ilość energii, którą do tej pory zużywano, czy jest za mała, bo tu mam pewne wątpliwości. No, instalacja fotowoltaiczna to nie jest jedyny element tej termomodernizacji, tak? Tam jest docieplenie budynku, tak, czyli no też zapobieganie utracie energii, jak również wymiana oświetlenia, tak, na energooszczędne, tak. Także to jest no pewna suma jakichś działań, tak? Nie, no rozumiem, okej. Okay. Czyli tak. Tutaj... Fotowoltaika plus wymiana oświetlenia, no to są. Takie są, mają być tam działania związane z termomodernizacją plus docieplenie tego budynku, tak? No, mamy na tym 30 tysięcy oszczędności rocznie. Czy proszę państwa, no 30 tysięcy. Ja jeszcze to mam pytanie, czy ktoś z nas się orientuje, ile w ogóle taka hala zadaszona z takim boiskiem wielofunkcyjnym może kosztować? 30 tysięcy, taką oszczędność to mamy. Na podstawie, wnioskujemy to na podstawie wykonanego audytu, natomiast no, państwo zdają sobie sprawę, jakie są ceny energii, tak? Jak to wygląda, tak? No więc trudno powiedzieć tak na dobrą sprawę, no bo to też będzie pewno jakieś w przyszłości. No, sytuacja jest taka, jak państwo widzą, no to też jest trochę też takie wróżenie z fusów, tak? A jaki jest koszt w ogóle takiego boiska, takiej właściwie to jak Tomek mówił, hali takiej lekkiej, o lekkiej konstrukcji i utrzymania tego, no bo jeżeli te dzieci miałyby przechodzić łącznikiem, to tam musiałoby być ciepło.
Znaczy, proszę Państwa, w projekcie boiska wielofunkcyjnego czy też kortów tenisowych zadaszonych nie ma tam łącznika ze szkołą, tak? To po pierwsze. Po drugie, no jeszcze tego projektu nie ma, więc jak będę wiedział, jak ten projekt dostanę, to wtedy będę mógł Państwu powiedzieć na temat tego, jakie są koszty tego, co jest tam zaplanowane. Tak? No właśnie. Szanowni Państwo, czy są jeszcze pytania odnośnie punktu piątego? Sali obrad nie ma, a online Państwo radni, którzy mają włączone kamery, nie widzę, natomiast nie wiem. Dobrze, w takim razie nie ma pytań, uznajemy to, przechodzimy do odczytania podstawy prawnej odnośnie WPF-u. Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Leszno na lata 2022-2029. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ust. 6 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 305 ze zmianami, Rada Gminy Leszno uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale numer 49/307/2021 rok z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Leszno na lata 2022-2029 dokonuje się następujących zmian. Ustęp 1 w części tabelarycznej WPF zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, czy są, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wprowadzanych zmian do WPF-u na 2022 rok, 2029? Pani Agata Barzyńska-Kan? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Biały? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Halina Dmoch? Jestem za przyjęciem zmian. Dziękuję bardzo. Dominik Michał jest za. Pani Ewa Grot? Pan Dariusz Iwanek? Jestem za przyjęciem. Dziękuję bardzo. Pan Lesław Kuczyński? Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Pani Ewa Latoszek? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Lipiński nieobecny. Pan Tomasz Maj? Jestem przeciwny. Dziękuję bardzo. Pani Marianna Malarowska? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Michalski? Jestem za przyjęciem zmian. Dziękuję. Pani Joanna Syta? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Walczak? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Leszek Żebrowski? Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, stwierdzam, że uchwała w sprawie wprowadzanych zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy Leszno na lata 2022-2029 została przyjęta 12 głosami, 1 głos był przeciw. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2022. I tutaj poproszę panią skarbnik o przedstawienie uchwały. Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok obejmują: po stronie dochodów w dziale 600 transport i łączność na podstawie umowy o dopłatę z wojewodą mazowieckim i porozumienie międzygminnym Leszno-Błonie dokonano zmian w kwocie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego na trasie Bieniewice-Roztoka, zwiększając o 85 144 zł środki z budżetu województwa mazowieckiego, a zmniejszając o 51 585 zł środki gminy Błonie. Po dokonanych zmianach dofinansowanie publicznego transportu wynosi 585 144 zł są to środki województwa mazowieckiego, 115 015 zł jest to partycypacja w kosztach gminy Błonie. W dziale 750 administracja publiczna na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu Cyfrowa Gmina wprowadzono do planu dochodów kwotę 84 256 zł. W dziale 758 różne rozliczenia
Na podstawie pisma ministra finansów zmniejszono o 142 333 zł plan subwencji oświatowej, jednocześnie wprowadzając środki w wysokości 34 092 zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesienia wkładu własnego uczestników projektów ograniczenie niskiej emisji wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno w kwocie 990 127,62 zł ze środków europejskich do środków współfinansujących projekty unijne. I na podstawie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Leszno z programu rządowy Fundusz Polski Ład dokonano przesunięcia środków w kwocie 575 tysięcy złotych na rok 2023. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono do planu dochodów bieżących kwotę 21 499 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez instytucje kultury w 2021 roku. Po stronie wydatków w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w celu wyboru najkorzystniejszych ofert na opracowanie dokumentacji projektowych dokonuje się zwiększenia planu w następujących zadaniach. O kwotę 13 985 zł na zadanie budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Aptecznej w Feliksowie, na zadanie budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w Zaborówku i na budowę odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku, działka numer 137/1 oraz zwiększono o 5 830 zł środki na zadanie budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Zachodniej w Wyględach i o kwotę 14 600 zwiększono środki na zadanie budowy odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi, działka numer 69, 70/6, 70/8, 70/9 i 77 oraz o kwotę 11 215 zł na zadanie budowy odcinka sieci wodociągowej we wsi Stelmachowo. Również w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty zmniejszono o 6015 zł środki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Alei Wierzbowej w Marianowie. W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Lesznie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 1782 zł, plan po zmianie 151 782 zł. W rozdziale 604 Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan wydatków bieżących o 20 798 na zakup usług transportowych w zakresie transportu publicznego na trasie Błonie-Roztoka i po zmianie plan wynosi 819 202 zł, w tym środki wojewody, tak jak po stronie dochodów, 585 144 zł i partycypacja w kosztach gminy Błonie 115 015 zł. W rozdziale 614 Drogi publiczne powiatowe na podstawie pisma starosty powiatu warszawskiego zachodniego zwiększa się o 250 tysięcy złotych środki z dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie zadania wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa-Wola, plan po zmianie dofinansowania 1 milion złotych. W rozdziale 616 Drogi publiczne gminne zwiększa się o 70 tysięcy złotych plan wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg gminnych, a w wydatkach majątkowych również w celu wyboru najkorzystniejszych ofert na opracowanie dokumentacji projektowych dokonuje się zmian w następujących zadaniach. Zwiększa się o 4600 zł środki na przebudowę ulicy Lema w Lesznie, zwiększa się o 16 740 zł środki na rozbudowę ulicy Podleśnej w Grądach, zmniejsza się o 19 410 środki na przebudowę ulicy Dębowej w Wyględach i o 23 420 środki na rozbudowę ulicy Ogrodowej w Lesznie.
W rozdziale 705 gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków bieżących o 70 tysięcy zł na przeprowadzenie remontu części instalacji centralnego ogrzewania w budynku gminy przy ulicy Błońskiej 62 w Lesznie. W rozdziale 720-95 wprowadza się do planu kwotę w wysokości 67 650 zł na doprowadzenie światłowodu w celu podłączenia internetu do gminnych budynków użyteczności publicznej, w tym 49 200 zł do świetlicy i ochotniczej straży pożarnej w Łupcu i 18 450 zł do świetlicy i ochotniczej straży pożarnej w Czarnowie. Powyższy wydatek zostanie pokryty ze środków otrzymanych w 2021 roku w ramach konkursu Rosnąca odporność. W rozdziale 750-95 wprowadzono do planu wydatków kwotę 84 256 na realizację projektu Cyfrowa Gmina. W rozdziale 801-01 Szkoły Podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o 74 092 zł, w tym 34 092 zł przeznacza się na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dla Szkoły Podstawowej w Lesznie jest to kwota 21 831 zł i 50 groszy, a dla szkoły w Zaborowie 12 260 zł i 50 groszy. Ponadto zwiększa się na remont schodów dla Szkoły Podstawowej w Lesznie o 40 000 zł. Plan po zmianie wynosi 80 000 zł. W rozdziale 851-95 pozostała działalność. Wprowadzono do planu kwotę 70 000 zł na profilaktykę i zwalczanie zakażenia i zapobieganie się rozprzestrzenianiu się COVID-19 poprzez prowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców gminy Leszno zachęcającej ich do szczepień oraz wykonywanie tych szczepień. Środki do tego rozdziału zostały wprowadzone ze środków otrzymanych w ramach konkursu Rosnąca odporność. W rozdziale 854-15 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadzono środki własne w wysokości 610 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W rozdziale 905 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się wydatki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Plan po zmianie wynosi 1 370 026 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno. W rozdziale 915 oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków na zakup energii o 445 632 zł. Plan po zmianie wynosi 765 000 zł. A w wydatkach majątkowych również w celu wyboru najkorzystniejszych ofert na opracowanie dokumentacji projektowych dokonano zmian. Zwiększa się o 3685 zł środki na budowę punktów świetlnych w ulicy Brzozowy Lasek w Wyględach, o 375 zł środki na budowę punktów świetnych w ulicy Fabrycznej w Lesznie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Zwiększa się o 1899 zł środki na budowę punktów świetnych w ulicy Leśnej Bis i zwiększa się o 4070 zł środki na budowę punktów świetnych w ulicy Liliowej w Wyględach. Zmniejsza się o 3475 zł środki na budowę punktów świetnych w ulicy Promykowej, Wilkowej Wsi i w Czarnowie. I tu jak wcześniej wspomniałam też przy przedsięwzięciu modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Leszno dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 575 tysięcy zł na rok 2023. W rozdziale 995 pozostała działalność. W związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowego pracownika na stanowisku robotnik gospodarczych zwiększa się plan wydatków bieżących o 45 573 zł. I w rozdziale 921-09 zwiększa się plan dotacji podmiotowej o 60 000 zł z przeznaczeniem na remont budynku świetlicy w Zaborowie. W 926-01 obiekty sportowe przy budowie skateparku w Lesznie zwiększa się plan wydatków o 42 000 zł z przeznaczeniem na zamontowanie monitoringu i na wynagrodzenie za wydłużony czas pracy za nadzór inwestorski. Po dokonanych zmianach
Dochody budżetu w łącznej kwocie wynoszą 77 745 686 zł i 38 groszy, w tym dochody bieżące 65 927 496 zł, dochody majątkowe 11 818 190 zł i 38 groszy. Wydatki budżetu w łącznej kwocie wynoszą 94 350 899 zł i 66 groszy, w tym wydatki bieżące 62 179 795 zł i 54 grosze, wydatki majątkowe 32 171 104 zł i 12 groszy. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16 605 213 zł i 28 groszy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 8 201 558 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 5 924 154 zł i przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 i punkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 81 347 zł i 28 groszy oraz z wolnych środków w kwocie 2 398 154 zł. Przychody budżetu wynoszą 19 903 655 zł i 28 groszy i pochodzą z kredytu w wysokości 11 500 000 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 5 924 154 zł i przychody wynikające z rozliczenia środków z udziałem środków unijnych 81 347 zł i 28 groszy oraz wolnych środków w wysokości 2 398 154 zł. Przychody budżetu wynoszą 19 903 655 zł i 28 groszy, a rozchody 3 298 442 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Szanowni państwo radni, czy są pytania odnośnie wprowadzanych zmian do uchwały budżetowej gminy Leszno na 2022 rok? W sali obrad nikogo nie ma oprócz mnie obecnie. Online? Nie widzę. W takim razie pozwolicie, szanowni państwo, że przeczytam podstawę prawną uchwały. Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie uchwały budżetowej gminy, w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2022 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 ze zmianami, artykuł 211 i artykuł 212 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 305 ze zmianami. Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje, paragraf 1 w uchwale numer 49/308/2021 Rady Gminy Leszno z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Leszno na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany, które zostały przedstawione przez panią skarbnik. I paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Leszno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I kto z państwa radnych jest za przyjęciem wprowadzanych zmian do uchwały, do zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na 2022 rok? I pani Agata Barzyńska-Kan. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Biały. To wrócimy. Pani Halina Dmoch. Jestem za podjęciem uchwały. Jestem za. Pan Janusz Biały, usłyszałem, jest za. Dominik Michał jest za. Pani Grot jest nieobecna. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Jestem za podjęciem. Tak, słyszałem. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz Iwanek jest za. Pan Lesław Kuczyński. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Latoszek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Maj.
Jestem przeciwny podjęciu uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Marzianna Malarowska. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Krzysztof Michalski. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Joanna Syta. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Leszek Żebrowski. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, szanowni państwo radni, że uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na 2022 rok została podjęta 12 głosami. Jeden głos był przeciwny. Uchwała została podjęta. W takim razie przejdziemy do punktu 7, czyli podjęcie uchwały w sprawie uchwały numer 45/273/2021 rok Rady Gminy Leszno z dnia 20 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania wykonanie rozbudowy drogi powiatowej numer 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa Wola o długości 2300 metrów bieżących w gminie Leszno. Szanowni państwo radni, czy są pytania odnośnie tej uchwały? Była, przypomnę, ona również szczegółowo omawiana na naszym wspólnym posiedzeniu komisji. Jest pozytywna rekomendacja Komisji Budżetu, więc czy są pytania odnośnie tej uchwały? Sali obrad. Nie widzę online. Również, czyli wszystko jest jasne. Tą uchwałę już podejmowaliśmy. Przynajmniej zmienialiśmy już jej nazwę, więc wielokrotnie. Uzasadnienie. W związku z informacją przekazaną przez starostę powiatu warszawskiego zachodniego o wzroście kosztów inwestycji do kwoty 6 200 000 zaistniała konieczność zwiększenia dofinansowania wykonania rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa-Wola o długości 2300 metrów bieżących w gminie Leszno o kwotę o 250 tysięcy złotych. Po zmianie udzielona pomoc finansowa dla powiatu warszawskiego zachodniego wynosi 1 milion złotych. I uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie zmiany uchwały nr 45/273/2021 Rady Gminy Leszno z dnia 20 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa-Wola o długości 2300 metrów bieżących w gminie Leszno na podstawie artykułu 10 ust. 1 i 2 i artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw 2021 roku pozycja 1372 ze zmianami oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 i artykułu 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw 2021 roku, pozycja 305 ze zmianami. Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje w paragrafie 1 w uchwale nr 45/273/2021 Rady Gminy Leszno z dnia 20 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa-Wola o długości 2300 metrów bieżących w gminie Leszno. Paragraf 1 otrzymuje brzmienie. Udziela się w 2022 roku z budżetu gminy Leszno pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu w wysokości 1 miliona złotych z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pod nazwą wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa-Wola o długości 2300 metrów bieżących w gminie Leszno. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Leszno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni państwo radni, kto z państwa radnych jest za podjęciem w tym brzmieniu uchwały? Pani Agata Barzyńska-Kan.
Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Pan Janusz Biały, przepraszam. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Halina Dmoch. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję pani Halinie i dziękuję panu Januszowi za to, że są za. Dominik Michał jest za. Pani Ewa Grot nie ma. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Lesław Kuczyński. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Latoszek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Maj. Jestem za podjęciem uchwały i jak najszybciej niech budują. Zgadzam się. Pani Marianna Malarowska. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Michalski. Jestem za podjęciem uchwały. Pani Joanna Syta. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Leszek Żebrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała w sprawie... Muszę wrócić. W sprawie zmiany uchwały nr 45 łamane na 273 łamane na 2021 rok Rady Gminy Leszno z dnia 20 października 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania polegającego na wykonaniu rozbudowy drogi powiatowej nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa-Wola o długości 2300 metrów w gminie Leszno została podjęta jednogłośnie. Nikt z Państwa się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. W takim razie przejdziemy do punktu 8, czyli podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Szanowni Państwo, przedmiotowa uchwała również była w porządku obrad w poniedziałek na naszym wspólnym posiedzeniu. Niemniej jednak, czy są pytania odnośnie tej uchwały? Proszę, pan radny Tomasz Maj. Panie wójcie, ja mam takie pytanie, ponieważ na komisji dyskutowaliśmy o wpisie do rejestru jakby wyznaczenia jednego inkasenta dla wsi Leszno, dla miejscowości Leszno. Mam takie pytanie, ile decyzji podatkowych na przykład obecny inkasent rozniósł i czy to są tylko rozniesione przez niego decyzje podatkowe poza swoim sołectwem, czy dotarł do z mieszkańców dwóch sąsiednich sołectw w tej miejscowości? Czy mamy takie dane? Znaczy decyzje podatkowe roznosił goniec, a sołtysi decyzji podatkowych nie roznosili. No dobrze, ale zajmują się poborem, tak? W związku z tym ile takich pobrań nastąpiło? Znaczy tak, sołtysi chętnik, którzy chcą, to się zajmują poborem, tak? Zbierają od mieszkańców podatki. No tak. A w zeszłym roku z uwagi na pandemię sołtysi nie zbierali podatków i w tym roku chętni dopiero pobrali kwestionariusze do poboru. A wcześniej? Musielibyśmy ci podać dane z 19 roku, tak? Ale, aha, ale no dobrze. Ale tutaj tak jak mówi pani skarbnik, to chyba... Aha, jeszcze możemy dodać, że Leszno w tym roku nie pobrał, czyli inkasent nie jest chętny do poboru. O, tak. Do końca marca chyba należy pierwszą ratę, jeśli do 15 marca. No to na mało czasu zostało tak naprawdę. Czyli zgłosił się i no nie właśnie. Pobiera? Tak mamy to rozumieć? No tak należy to rozumieć. No, został do tego wyznaczony, bo wyraził taką chęć, tak. No natomiast no,
w zeszłym roku ze względu na pandemię sołtysi nie zbierali tych należności, natomiast w tym roku nie pobrał kwestionariusz. Rozumiem. No właśnie w tej kwestii zapytałem, ponieważ tak jak Agata mówiła, pan sołtys Zdanowski też chciał to robić, no ale tu widzę, że jakby miejsce jest zajęte, tylko w żaden sposób nie wykorzystane, tak? To nie może być tak, że jeżeli ktoś się zgłasza, to ma po prostu taki obowiązek jakoś, tak to... Nie, no, nie zgłasza się i tego nie robi na przykład, bo coś tam... No, to znaczy ja mogę państwu podać jakieś takie suche fakty, tak? No tak jak tutaj pani skarbnik mówiła, no musielibyśmy te dane ściągnąć z roku 2019, tak? Natomiast no, no, no to nie jest tak, że jest jakiś tam przymus, tak? Mhm. To jest tak, ale oczywiście osoba ta zgłosiła się, natomiast jak widać no, nie chce, nie może, nie wiem z jakiego powodu nie wykonuje tego obowiązku. Tak. Dziękuję. Pan radny Leszek Żebrowski, sołtys wieloletni, tutaj z doświadczeniem zabierze głos. Zasada polega na tym, że to było tak przyjęte. Od x lat, że jak jest sołtys, no to jest jego obowiązkiem, no tak to nazwijmy, jego obowiązkiem było zebrać ten podatek rolny i roznieść nakaz wypłatniczy. To było tak od x lat, no tak przyjmowane. Tak zwany jego obowiązek, no jest sołtysem, reprezentuje gminę, no to chyba, że ten podatek to jest, przecież ma za to płatne i jest jego obowiązkiem. Według mnie to jest obowiązek sołtysa. No. Dziękuję. Ja również byłem tylko jedną kadencję sołtysem. Również no, roznosiłem nakazy podatkowe po całym sołectwie swoim. Tutaj jeden radny może to potwierdzić i pobierałem zawsze kwitariusz. Natomiast to zależy, jak to wypełnia swoje obowiązki powierzone przez mieszkańców. Dobrze, szanowni państwo, żeby nie przedłużać, czy są jeszcze pytania do tej uchwały, czy mogę przejść do odczytania całej uchwały? Nie widzę pytań, w takim razie przeczytam tekst uchwały. Rozpocznę od uzasadnienia. Rada Gminy Leszno uchwałą numer 18 łamane na 101 łamane na 2019 rok z 27 listopada 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów własności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2019 roku, pozycja 142-56, powierzyła pobór podatków od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa sołtysom. Wyznaczenie inkasentów nastąpiło poprzez podanie imienia i nazwiska oraz wskazanie sołectwa na terenie, którego dana osoba pełni funkcję inkasenta. W związku ze zmianą osób pełniących funkcję sołtysa sołectwa Gawartowa Wola i Powązki dokonuje się zmiany w obowiązującej uchwale i powołania nowych inkasentów. Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami, artykuł 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 333, artykuł 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 1170 z późniejszymi zmianami, artykuł 6 ustęp 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, Dziennik Ustaw 2019 roku, pozycja 888, artykuł 19, artykuł 28, paragraf 4 i artykuł 47, paragraf 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, ordynacja podatkowa, Dziennik Ustaw 2021 roku, pozycja 1540 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje. W paragrafie 1, w paragrafie 2 uchwały numer 18/101/2019 rok Rady Gminy Leszno z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, Dziennik Ustaw Województwa Mazowieckiego z 2019 roku, pozycja 142-56, dokonuje się następujących zmian. Ustęp 1 w punkcie 3. Wykreśla się nazwisko inkasenta Lipińska Elżbieta i wpisuje się w to miejsce inkasenta Bargieł Karol. Ustęp 2 w punkcie 11. Wykreśla się nazwisko inkasenta Kubik Włodzimierz i wpisuje się w to miejsce inkasenta Adrian Błażej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Leszno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Pani Agata Barzyńska-Kan? Jestem za przyjęciem. Pan Janusz Biały? Jestem za przyjęciem. Dziękuję bardzo. Halina Dmoch? Chyba nie słyszała mnie pani Halinka. Pani Halino? Słyszałam. Jestem za podjęciem. Dziękuję bardzo. Dominik Michał jest za. Pan Dariusz Iwanek? Jestem za podjęciem. Pan Jarosław Kuczyński? Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Latoszek? Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Maj? Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Marianna Malarowska? Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Krzysztof Michalski? Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Joanna Syta? Jestem za. Okay. Pani Agnieszka Walczak? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Leszek Żebrowski? Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta jednogłośnie 13 głosami Państwa radnych. Nikt z Państwa radnych się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Przejdziemy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. Ta uchwała również była przedmiotem rozmów na naszym wspólnym posiedzeniu komisji. Jest pozytywna opinia komisji budżetowej. Szanowni Państwo radni, czy są pytania odnośnie tej uchwały? W sali obrad nie widzę. Online również. W takim razie przeczytam uzasadnienie do uchwały. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonymi ustawami do kompetencji Rady Gminy. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych została uregulowana uchwałą nr 27/2008 rok z dnia 30 października 2008 roku, podjęta na podstawie artykułu 28 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpożarowej, Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 147, pozycja 1229 z późniejszymi zmianami. W dniu 1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o Ochotniczych Strażach Pożarnych, Dziennik Ustaw 2021 roku, pozycja 2490, na mocy której artykuł 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej został uchylony. W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały regulującej wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Cytowana wyżej ustawa Ochotniczych Strażach Pożarnych w artykule 15 ustęp 1 i 2 stanowi, że artykuł 15 ustęp 1 strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia ekwiwalent pieniężny. Ustęp 2. Wysokości ekwiwalentu pieniężnego ustala się nie rzadziej niż raz na 2 lata. Właściwa Rada Gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1,175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie artykułu 20 punkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dziennik Ustaw 2021 roku, pozycja 291 z późniejszymi zmianami. Przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy. Ponadto przepisy artykułu 32 ust. 1 punkt 1 stanowią, że koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych są pokrywane w szczególności z ust. 1 budżetu jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2021 roku wyniosło 6220,80 zł. Komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 roku o wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdą rozpoczętą godzinę działania ratowniczego, akcji ratowniczej, szkolenia lub ćwiczenia nie może przekraczać 1,175 tej kwoty proponowanej. Proponuje się wysokość ekwiwalentu pieniężnego za każdą rozpoczętą godzinę udziału strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych w kwocie 30 zł, natomiast udział w szkoleniach lub ćwiczeniach w kwocie 10 zł. Przedmiotowa uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. Przewiduje się, że zaplanowanie w budżecie gminy Leszno na 2022 rok kwoty 55 tysięcy zł pokryje koszty udziału strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Niemniej jednak będzie zależało to od liczby zdarzeń na terenie gminy i czasu trwania tych zdarzeń. I uchwała w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 oraz artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami i artykułu 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o Ochotniczych Strażach Pożarnych, Dziennik Ustaw 2021 roku, pozycja 2490, uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału strażaków ratowników OSP z terenu gminy Leszno w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, natomiast za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości 10 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Leszno. Traci moc uchwała nr 27/154/2008 rok Rady Gminy Leszno z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Paragraf 4. Wykonanie uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Pani Agata Barzyńska-Kan?
czy coś przerwane łącze. Pani Agata Barzyńska-Kan? Jestem za, przepraszam. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Biały? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Halina Dmoch? Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Dominik Michał jest za. Pan Dariusz Iwanek? Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Lesław Kuczyński? Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Latoszek? Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Maj? Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Marianna Malarowska? Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Michalski? Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Joanna Syta? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Walczak? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Leszek Żebrowski? Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP została podjęta jednogłośnie. Nikt z Państwa radnych się nie wstrzymał. W takim razie przejdziemy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty. Przedmiotowa uchwała również była omawiana na naszym poniedziałkowym wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Niemniej jednak, Szanowni Państwo Radni, czy są pytania odnośnie prezentowanej uchwały? W sali obrad nie widzę. Online dokładnie również nie widzę. Przeczytam uzasadnienie. Gmina Leszno jest właścicielem lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 13 przy ulicy Leśnej 39 w Zaborowie. Lokal znajduje się w zabudowie wielorodzinnej na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 98 o powierzchni 0,48 hektara położonej w obrębie ewidencyjnym zaboru. Najemca lokalu mieszkalnego ma zawartą umowę najmu na czas nieokreślony i wystąpił o umożliwienie sprzedaży zajmowanego lokalu na warunkach preferencyjnych. Najemcy lokalu nie przysługuje szczególne warunki jego nabycia w oparciu o odrębny przepis. Jedynie Rada Gminy może udzielić bonifikaty, jeżeli nieruchomość jest zbywana m.in. jako lokal mieszkalny. Komisja Gospodarowania Przestrzenią i Rewitalizacji rekomendowała przyjęcie 50% bonifikaty przy sprzedaży lokalu z jednorazową wpłatą i 35% bonifikaty przy sprzedaży na ratę. Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dzienniku ustaw 2021 roku, pozycja 1372 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 34 ust. 1 punkt 3, artykułu 37 ust. 2 punkt 1, artykułu 38 ust. 1 punkt 7 i artykułu 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dzienniku ustaw 2021 roku, pozycja 1899 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 13 przy ulicy Leśnej 39 w Zaborowie. Wraz z lokalem właścicielowi przysługuje udział w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Wydział Ksiąg Wieczystych KWWA1G. Łamane na 00044662 łamane przez 5. Paragraf 2. Ustala następujące warunki sprzedaży. Ustęp 1. Udziela się bonifikaty w wysokości 50% wartości ustalonej przez rzeczoznawcę przy zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej. Ustęp 2. Udziela się bonifikaty w wysokości 35% wartości ustalonej przez rzeczoznawcę przy
sprzedaży na raty. Pierwsza rata w wysokości 25% kosztów nabycia płatna przed zawarciem umowy notarialnej. Raty mogą być spłacane w ciągu jednego roku od dnia zakupu bez oprocentowania do 3 lat w równych miesięcznych ratach oprocentowanych w wysokości stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Ustęp 3 bonifikata, o której mowa wyżej, obejmuje cenę lokalu mieszkalnego, w tym udział w prawie własności gruntu. Bonifikata obejmuje wszystkie składniki zbywanej nieruchomości lokalowej w jednakowej wysokości. Paragraf 3. Sprzedaż lokalu z zastosowaniem bonifikaty następuje na rzecz najemcy przedmiotowego lokalu. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa Radnych jest za podjęciem w tym brzmieniu uchwały? Pani Agata Barzyńska-Kan. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Biały. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Halina Dmoch. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Dominik Michał jest za. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Jarosław Kuczyński. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Latoszek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Maj. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Marianna Malarowska. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Krzysztof Michalski. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pani Joanna Syta. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. I pan Leszek Żebrowski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni, stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielania bonifikaty została podjęta. Jednogłośnie nikt z Państwa Radnych się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Przejdziemy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leszno w 2022 roku. Przedmiotowa uchwała również była przedmiotem rozmów na wspólnym posiedzeniu komisji. Jest pozytywna rekomendacja Komisji Ochrony Środowiska. Natomiast z tego co pamiętam, były pytania odnośnie tej uchwały i tutaj poproszę panią przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska o. Tak, ja miałam pytanie o zainteresowanie ze strony mieszkańców. Jak dużo, jak wielu mieszkańców wystąpiło i skorzystało z propozycji kastracji i sterylizacji swoich zwierząt właścicielskich? To pytanie zadałam na komisji. Znaczy tutaj pan kierownik przygotowywał mi dane dotyczące ogólnej liczby kastracji i sterylizacji, które gmina przyprowadziła, ale tutaj są w tym też również zwierzęta bezdomne, które są przyprowadzane przez naszych mieszkańców. No więc w roku ubiegłym wykastrowano bądź wysterylizowano łącznie 223 zwierzęta. Tak, 31 psów i 53 kocury. I wysterylizowano 50 samic psa i 89 kotek. Bardzo dziękuję. To też pokazuje skalę tego, że rzeczywiście jakoś myślę, mieszkańcy zaczynają brać odpowiedzialność za swoje zwierzęta. Super. I cieszę się, że też uszczelniamy ten system, czyli że rzeczywiście w jakiś sposób można będzie skorzystać z ulgi, kiedy jest się mieszkańcem, co też oznacza, że się odprowadza podatki, czyli płaci się podatki na rzecz gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni, czy są pytania odnośnie uchwały? Nie widzę w sali obrad, nie widzę również online. W takim razie przeczytam tekst uchwały stanowiącej. Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leszno w 2022 roku na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami i artykuł 11a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 638 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Leszno uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leszno na rok 2022, zwany dalej programem o następującej treści. Paragraf 35. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Leszno i paragraf 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. I szanowni państwo radni, kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Pani Agata Barzyńska-Kan. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Biały. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Halina Dmoch. Jestem za przyjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Dominik Michał jest za. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Lesław Kuczyński. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Latoszek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Maj. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Marianna Malarowska. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Michalski. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Joanna Syta. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Leszek Żebrowski. Jestem za przyjęciem. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo radni, stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leszno w 2022 roku została podjęta jednogłośnie 13 głosami państwa radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Teraz przejdziemy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. Szanowni państwo radni, czy są pytania odnośnie tej uchwały i wprowadzanych zmian do uchwały? Zostało to również omówione na wspólnym posiedzeniu. Jeżeli nie ma pytań, to pozwolicie państwo, że przeczytam uzasadnienie do uchwały. Na sesji w dniu 26 stycznia bieżącego roku została podjęta przez Radę Gminy Leszno uchwała nr 50/310/2022 rok w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu. Proszę chwilkę poczekać, bo nie do końca mi się włączyła uchwała. Okej. Uzasadnienie. Na sesji w dniu 26 stycznia bieżącego roku została podjęta przez Radę Gminy Leszno uchwała nr 50/310/2022 rok w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach. Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 7 lutego 2022 roku. W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru zgłosił uwagi do regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach, stanowiącego załącznik do wyżej wymienionej uchwały w zakresie punkt A. W treści szóstego paragrafu obecny zapis wykraczał poza delegacją wynikającą z przepisów ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
Punkt B. W treści paragrafu 9, 10 i 12, punkt 4 i 5 w uchwale powtórzone zostały przepisy zawarte w innych aktach prawnych. Mając na uwadze powyższe, przedstawia się projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach zgodnie z uchwałami wniesionymi, uwagami wniesionymi przez organ nadzoru. I uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników na wyznaczonych miejscach. Na podstawie artykułu 3, artykułu 5 i artykułu 6 ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w Dzienniku Ustaw 2021 roku, pozycja 2290, Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje. Paragraf 1. W regulaminie określającym zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach stanowiących załącznik do uchwały nr 50/310/2022 Rady Gminy Leszno z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 1356, wprowadza się następujące zmiany. Ustęp 1. Zmienia się w treści paragrafu 6, który otrzymuje brzmienie: na targowisku gminnym Mój Rynek przy ulicy Szkolnej w Lesznie, na którym wyznaczone zostały miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników bez opłaty targowej, mogą być sprzedawane w piątki i soboty wyłącznie produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Ustęp 2. Uchyla się zapisy paragrafu 9, ustęp 3, uchyla się zapisy paragrafu 10, ustęp 4, w paragrafie 12 uchyla się zapisy punktu 4 i 5. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Leszno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa Radnych jest za podjęciem w tym brzmieniu uchwały? Pani Agata Barzyńska-Kan. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję. Pan Janusz Biały. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Halina Dmoch. Jestem za podjęciem uchwały. Jestem za, dziękuję bardzo, podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Dominik Michał jest za podjęciem uchwały. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za podjęciem. Dziękuję. Pan Jarosław Kuczyński. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Latoszek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Maj. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Mariana Malarowska. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Michalski. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Joanna Syta. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Leszek Żebrowski. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach została podjęta jednogłośnie. Nikt z Państwa się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Proszę teraz dać mi chwilę przerwy, bo muszę podłączyć sprzęt, bo inaczej siądzie. Myślałem, że wytrzyma, a ty nie wytrzymał. O, od razu wszystko widzę. No i chyba nawet kamera lepiej podświetla mnie. Dobrze, szanowni Państwo, w takim razie już po drobnych problemach technicznych przejdziemy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka, gmina Leszno.
Uchwała również była przedmiotem rozmów na wspólnym naszym posiedzeniu. O, pani radna Joanna Syta, proszę. Ja, znaczy tak, to będzie jedna z ostatnich ulic granicznych naszej gminy i powiem szczerze, przez to, że znaczy jakby ta część gminy zostaje zagospodarowana. Do tej pory była to puszcza, było to takie miejsce, gdzie ludzie chodzili na spacery i jakby postrzegali, że jest to jakby las, natomiast w tym momencie to, co się dzieje i to mieszkańcy zgłaszają włóki, to jest to, że tam bardzo intensywne dzieją się prace budowlane. Co oznacza też to, że na przykład niektórzy totalnie czyszczą działki z drzew, które wcześniej były zarośnięte. Więc ja chciałabym jakby no przekazać taki głos mieszkańców, który do mnie trafia. Myślę, że nie tylko do mnie, bo do pani radnej z Wólki tak samo, że jakby to jest naturalne, że te drzewa będą znikać. Natomiast ponieważ tam są staro drzewy, tam są bardzo duże drzewa, w sensie takie, które mają duże obwody, to też jakby chciałabym uczulić gminę na to, że no za to powinny trafiać bardzo konkretne pieniądze do nas, za te wycinki, zgłoszone i zaakceptowane, bo myślę, że rzeczywiście te drzewa, które tam są ścinane, to są naprawdę takie potężne. Rozumiem też, że jakby one są częścią lasu, natomiast jeżeli ktoś czyści działkę docna, a wcześniej tam było drzewo na drzewie, to też jakby oznacza, że pewnie gmina będzie mogła na tym zarobić. Dziękuję. Znaczy, odnosząc się do ustawy o ochronie przyrody, to osoba fizyczna zgłasza tylko zamiar usunięcia drzewa. Decyzję wydajemy obecnie tylko na pasy drogowe, tak? Lub jeżeli są to związane, usunięcia są związane z konkretnymi inwestycjami, na przykład budowa magazynu, to wtedy gmina ma prawo naliczyć opłatę za usunięte drzewa. Natomiast jeżeli osoba fizyczna występuje, bo nie wiem, drzewo nawet pokaźnego obwodu zagraża na przykład, nie wiem, bezpieczeństwu budynku lub mienia, no to zgłasza tylko, tak? Przyjeżdża z gminy inspektor, sporządza protokół i to nie podlega wydawaniu decyzji. Znaczy rozumiem, że w takim układzie, bo gdzieś jakoś to gdzieś miałam z tyłu głowy, bo pamiętam, że zmieniła się ta uchwała, znaczy ustawa się zmieniła, tak? Profesor Szyszko tam zmienił, że można było wszystko wycinać dokładnie, potem było to uszczelnione i jakby to trochę było zabrane, że trzeba jednak wystąpić o zgodę, jeżeli drzewo przekracza jakąś tam tak, 50 centymetrów. Trzy obwody podane, 50. Tak. Tak, tak, natomiast ja myślę sobie, że w takim razie, jeżeli to nie wymaga jakiejś wielkiej takiej jak procedury, to też myślę sobie, że osoba, która u nas takie telefony będzie otrzymywać od mieszkańców, to na pewno będzie otrzymywać, skoro ja otrzymuję, a myślę sobie, ja sama się aż przeszłam tam, bo po prostu musiałam to zobaczyć na własne oczy i widzę, że po prostu wszystkie działki w tamtym pasie są czyszczone, przy tej kryształowej dokładnie. Więc też myślę sobie, że ludzi to niepokoi, ta gospodarka trochę tam wodna jest, tam był taki spadek jest dość duży, ten spadek został zasypany, więc też myślę sobie, że warto byłoby tam się przyjrzeć trochę tej ulicy, tym bardziej, że to jest już droga gminna z tego, co kojarzę. I tam no, myślę sobie, że teraz się kłócimy o drzewa, a za chwilę się będziemy kłócić o to, kto kogo zalewa, bo niestety tak to wygląda. Ta gospodarka jest trochę prowadzona w takim stylu, no, z perspektywy mieszkańców nieco chaotycznym, ale rozumiem, że działki są prywatne, my tam mamy tylko to drogę. Okej, to dziękuję bardzo. Przychylam się do uwagi Joanny, bo ja też dostaję takie sygnały o tym, co się tam dzieje, od sąsiadów, o tej wycince drzew i o tym, że te działki na sprzedaż teraz wszystkie są powystawiane, więc jeżeli możemy tam patrzeć na to bardziej, to też bym prosiła o to. Dziękujemy Państwu za sygnalizowanie tego problemu. Dobrze, w takim razie przejdziemy do już stricte punktu 13, podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka, gmina Leszno. Uzasadnienie jest pozytywna oczywiście opinia Komisji Infrastruktury.
Uzasadnienie. W dniu 9 grudnia 2021 roku do Urzędu Gminy w Lesznie wpłynął wniosek mieszkańca wsi Wólka w sprawie nadania drodze gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 208 w miejscowości Wólka, gmina Leszno, nazwy ulicy Kryształowa. Z powodu dużej ilości nowych zabudowań pojawia się problem z nadaniem numerów porządkowych budynkom tak, aby miały odniesienie do istniejących numerów. W rejestrze ulic na terenie gminy Leszno nie występuje proponowana nazwa. Komisja Infrastruktury Rady Gminy Leszno poparła wniosek mieszkańca wsi Wólka o nadanie nazwy ulicy. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. Uchwała Rady Gminy Leszno w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka, gmina Leszno. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2021 roku, pozycja 1372 i 1834 Rada Gminy Leszno uchwala co następuje. Paragraf 1. Ulicy będącej drogą gminną stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 208 we wsi Wólka, gmina Leszno, której przebieg obrazuje załącznik do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę ulicy Kryształowa. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Leszno. Paragraf 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa Radnych jest za podjęciem w tym brzmieniu uchwały? Pani Agata Barzyńska-Kan. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Janusz Biały. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Halina Dmoch. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Dominik Michał jest za. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za podjęciem. Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Kuczyński. Jestem za podjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Latoszek. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Maj. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Marianna Malarowska. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Michalski. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Joanna Syta. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Leszek Żebrowski. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni, uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka, gmina Leszno pod nazwą Kryształowa została podjęta jednogłośnie 13 głosami Państwa Radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Przejdziemy w takim razie do punktu 14 dzisiejszego posiedzenia sesji. I tutaj poproszę Panią Radną Jolę Malarowską o kontynuowanie, że tak powiem, swojej wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, ja mam jeszcze takie pytanie, bo mówił Pan, że zorganizujemy te dwa te oddziały przygotowawcze. Jest dzieci 48. W tych, co widziałam w tych zapisach, ta ustawa, która ma powstać, to tam pisze, że oddziały przygotowawcze, że dotyczą oczywiście potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów i nauka trwa rok z możliwością przedłużenia do 2 lat, a zajęcia w grupach do 15 uczniów, w tym minimum 20-26 godzin tygodniowo. To wtedy co będziemy zmieniać, to jak ta ustawa zostanie uchwalona? No z informacji, które do nas dochodzą, tak, to jest to też, co na początku mówiłem, że to jest, poruszamy się w takiej przestrzeni. Po omacku. Tak, trochę po omacku. No z informacji, które mam, to wynika, że zostaną zmienione te przepisy, które mówią o 15-osobowych tych działach przygotowawczych i że tam będzie mogło być więcej dzieci, tak? To fajnie. 25, więc no czekamy. To znaczy, proszę Państwa, tylko no, rząd na nas narzuca pewne obowiązki, tak, no bo to wynika z pewnych wytycznych ministra edukacji, jak również informacji przekazywanych nam przez kuratorów, natomiast nie daje do tego żadnych instrumentów. No jeżeli ja mam 48 ukraińskich dzieci i muszę je przyjąć do szkoły, no to nie będę aż tak analizował wszystkich wytycznych i zapisów dotyczących tego, tych oddziałów przygotowawczych, tylko po prostu zorganizuję tym dzieciom
naukę, no i tyle. Tak, żeby w jak najbardziej komfortowych warunkach mogły chodzić do szkoły. Panie wójcie, to jak my mamy tak 48 dzieci w Lesznie, czworo w Zaborowie to jest 50 na dwoje dzieci, to czyli no, tych rodzin ukraińskich, tutaj tych osób z Ukrainy, które są w naszej gminie, musi być sporo, prawda? Mamy jakieś dane, ile tych osób jest? Nie, pani Jolu, nie mamy takich konkretnych danych. Wiem, ile jest w ośrodkach, które są no, tak nadzorowane i stworzone przez starostę i do których kieruje wojewoda uchodźców. No, wiem, ile jest osób w ośrodku szkolno-wychowawczym. No i tyle. No, nie mamy takich instrumentów do tego, żeby zbierać dane, to znaczy nakazywać, nie wiem, jakąś rejestrację, czy też zbierać informacje od osób prywatnych. No, mamy pewien pogląd na to, jak ile tych osób jest na naszym terenie, natomiast no, nie mam dokładnych danych na ten temat. Panie wójcie, no bo właśnie, no znowu nam mówią tak, na samorządy zrzucają, że osoby, które przyjęły pod swój dach, no mieszkańcy, którzy przyjęli pod swój dach osoby z Ukrainy, mają dostać na każdego, no uchodźcę 40 zł dziennie, czyli 1200 zł miesięcznie, pod warunkiem, że będą mieli podpisaną umowę z gminą. Są jakieś wzory tych umów? Wiadomo już coś? Absolutnie nie ma żadnych wzorów umów, nie ma żadnych co do tego, w jaki sposób to będą te środki wypłacane, też nie ma żadnych na razie przepisów. To, tak jak Państwu mówiłem, jest w trakcie przygotowywania ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Taki tytuł ten akt prawny ma mieć i jeżeli on wejdzie w życie, to będę mógł Państwu więcej na ten temat powiedzieć, też o zadaniach gminy. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że to co mówiłem wcześniej, za uchodźcę uznajemy osobę, która wjechała na terytorium Polski 24 lutego i później. Jej przysługują prawa takie jak obywatelom polskim, ale to są pewne no, ogólnie przyjęte normy. Ustawy nie ma. Myślę, że wszyscy na nią czekają. Z rozmów, które dzisiaj były prowadzone na takim spotkaniu z wojewodą mazowieckim, no to do końca jeszcze nie wiadomo, jak okazuje się, jak te kwoty będą się przedstawiały. No właśnie, no bo panie wójcie, następny problem. Mówią, że znaczy rząd nam mówi, że no wszyscy Ukraińcy powinni dostać ten PESEL techniczny, tak jak oni to nazywają, na pobyt u nas. No oczywiście po dokumenty, no po ten PESEL trzeba się będzie zwracać do urzędów gmin, no więc no w jakiś sposób zablokują pracę, no bo tych osób będzie dużo. One nie wszystkie będą potrafiły po polsku wypełnić kwestionariusze. Trzeba będzie im w tym pomóc. No przecież to nie wiem, jakiegoś tłumacza trzeba będzie zatrudnić. To nic w ogóle jest niewyjaśnione. Ludzie się pytają. No, pani Jolu, no tak, mogę takie samo pytanie postawić, tak? I też takie tezy jak pani formułować. Tak, też się tego obawiam. No, z tłumaczami mamy już tłumaczy w zanadrzu, więc no dobrze. Z tym nie będzie problemu. Natomiast no tak, też z niepokojem na to patrzę. No bo wie pan, następny problem na przykład 500+, następny problem z tego RKO. No na pewno te matki będą chciały skorzystać, które mają małe dzieci, że będą mogły przez rok czy dwa korzystać, w zależności jak one będą miały, brały sumę, będą chciały korzystać z tych pieniędzy, które na te RKO jest przeznaczone. Plus zasiłek, no bo jak nie będą miały, no nasza gmina jest mała, pracy tu nie znajdą. Plus te 500+, no to jakoś się tam utrzymają. Ale to wszystko znowu to trzeba elektronicznie te papiery wszystkie składać do ZUS-u. No ktoś się musi w tym pomóc. Czy ja mogę na chwileczkę jedną uwagę?
Proszę. Państwa, pani Olu, na przykład w naszym pałacu, w ośrodku tam Begierzotu dawnym, gdzie mamy tych uchodźców 160 paru, tam sobie tak świetnie radzą, że wszystkie jakiekolwiek druki, niedruki, co oni tam muszą wypełnić, nawet karty patrolowe dla dzieci w zabawach, drukuje im się w dwóch językach. W polskim, ukraińskim, z ukraińskim Google tłumacz albo prosi się Ukraińców. I zrobienie takiej karty czy wniosku w dwóch językach to jest drobiazg w ogóle w dzisiejszych czasach. Także z tym to problemu na pewno nie będzie. Leszek, to niczego nie zmienia. Jak jest 70 osób w Wiolynku, u was tam jest ile mówisz? 100 chyba 60 jest. No właśnie, to te wszystkie osoby przyjdą do nas, do gminy, no chociażby ten PESEL sobie wyrobić. No mnie dostają wszelkie druki już przetłumaczone w dwóch językach i nie ma z tym problemu. Miejmy nadzieję, że nie będzie, ale ja to jakoś tak na to patrzę. Wtrącenia to wszystkie problemy i tutaj propozycje myślę, że będą uwzględniane, tak? Tylko my na razie rozmawiamy, a ustawa jak nie weszła w życie i rozporządzenia do tej ustawy, które, że tak powiem, pokażą, w którą stronę należy iść, to nasze rozmowy to są tylko takie luźne sugestie i problemy, które i nie mają znaczenia, tak, że będą, tak? I że one już powoli są. No pani Julu, ja podzielam pani zaniepokojenie i tak mam też tego świadomość, tylko staramy się też przygotowywać na to, co będzie, analizując na przykład ten projekt ustawy. Natomiast no tak jak mówię, to jest ustawa, nad którą trwają prace jeszcze w Sejmie. Chociaż nie wiem, czy w Sejmie już, bo ostatnio słyszałem, że jeszcze pracuje nad tym Rada Ministrów. No więc tak jak mówię, no, podzielam ten niepokój, mówię, analizujemy to, co tam jest w tej ustawie, natomiast no, ja nie jestem w stanie do końca przewidzieć, jak to będzie wszystko wyglądało, bo wiecie państwo, no, tak jak mówiłem na początku, no, w tej chwili w Lesznie mamy złożonych 48 wniosków, ale ja nie wiem, czy w przyszłym tygodniu będzie ich tyle samo, czy będzie mniej, czy będzie ich więcej, tak? No, no to tak to wszystko wygląda. No, jeżeli w tej chwili są dwa oddziały przygotowawcze, no to nie wiem, czy za chwilę ich nie będzie trzech. Ja nie wiem, jakie środki dostanę też na to, żeby to wszystko organizować, tak? No więc tak, podzielam ten niepokój, analizujemy to, te zapisy, które znamy i które, podkreślam to słowo, mogą się znaleźć w tej ustawie, natomiast no, nie jestem państwu w stanie nic więcej powiedzieć. Panie wójcie, a wiadomo przynajmniej te 300 zł, które oni dostają, także tak powiem na wejście, to są dawane na granicy, jak się zarejestrują, czy też w tych miejscach docelowych, też nic nie wiadomo o tym? Te 300 zł takiej zapomogi docelowej, każdy, który dostaje zaraz, jak tutaj się u nas, jako uchodźca, dostanie pieczątkę. Przepraszam bardzo pani Jolu, ale to znaczy, czy mogłaby pani powtórzyć, bo tutaj nie uciekło mi trochę to pani pytanie, jakby pani mogła to powtórzyć. Każdy z, no, rząd to ogłasza, że każdy z uchodźców dostaje 300 zł wsparcia po przekroczeniu granicy. I czy te pieniądze są wypłacane tuż przy przekroczeniu granicy, czy to też spada na samorządy? Jak to jest? Czy to w miejscu docelowym? Pani Jolu, ja żadnych pieniędzy nie wypłacam uchodźcom, no to... więc... Pewnie, no nie, no to bo oni dostają... Może rząd im wypłaca na granicy, ale też o tym nic nie wiem. No. Dobra, dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Maj, proszę. Jeszcze w temacie naszych gości z Ukrainy ja mam takie pytanie, ponieważ no, tak jak pan wójt powiedział, w tej chwili jest to 48 wniosków w sprawie dzieci w wieku szkolnym. Też tak jak pan powiedział, że to są dzieci w różnym wieku. Ta nasza szkoła w Lesznie no też nie jest z gumy, że tak powiem. Może być tych wniosków jeszcze więcej. Czy my tak naprawdę znajdziemy tych dzieci miejsce
w tej naszej szkole, bo jak pamiętamy, byliśmy z komisją w szkole, to pan dyrektor narzekał na to, że właśnie nie ma żadnej wolnej sali, że tak naprawdę by się przydało tam więcej miejsca. Próbował wygospodarować jakąś dodatkową salę, która by była potrzebna na właśnie prowadzenie zajęć dydaktycznych. Jak ta kwestia wygląda? No bo 48 nowych dzieci to nie jest mało już w tej chwili. No i oczywiście, że nie jest mało, natomiast jest taki przepis, który pozwala, czy też pozwalałby nam lokować te dzieci również w szkole w Zaborowie, no więc na ile oczywiście możliwości szkoły w Zaborowie na to pozwolą. No, proszę Państwa, no to też trzeba sobie powiedzieć wprost, że no być może no czeka nas zwiększona zmianowość, tak? No i tyle. No. Tam jeszcze chyba, przepraszam, się wtrącę, ale tam chyba jeszcze jest w tym przepisie tak, że te oddziały przygotowawcze nie muszą być koniecznie w szkole, że one mogą być też w jakichś innych miejscach, które organ wyznaczy. To prawda, no ale to organ musi mieć miejsce, żeby to wyznaczyć, tak? Więc oczywiście, tak jak tutaj pan radny Maj mówi, no to szkoła nie jest z gumy, natomiast no, przy takiej liczbie dzieci poradzimy sobie. No, to, następną opcją jest możliwość też, żeby szkoła w Zaborowie przyjęła jakąś tam część dzieci, jeżeli ta liczba będzie rosła. I prawdą jest też to, oczywiście, o czym mówi pani Jola, że jest taka możliwość, żeby te oddziały przygotowawcze były też w innych miejscach. No niemniej jednak, no to oczywiście no, pewne logistyczne kłopoty będzie stwarzać. No, proszę Państwa, no ruszamy w poniedziałek, to też czas pokaże, jak co się będzie działo, tak? No, sytuacja jest taka, że naprawdę tak trudno przewidzieć, tak? No, tak jak mówię, no, zbieramy już jakiś czas te podania, tak? No, dynamika wydaje się jest dosyć duża, dlatego bo jak rozmawiałem z dyrektorami tydzień temu, no to w Zaborowie była jedna osoba, natomiast z tego co pamiętam chyba w Lesznie było 7 czy 8, tak? No teraz mamy 48, tak? No nie wiem, no nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć, natomiast jeśli chodzi o warunki lokalowe, no to tak, no w pewnym momencie możemy mieć z tym problem, no jeżeli ta liczba dzieci będzie rosła. Ja mogę coś na uspokojenie tylko? To po panu Darku. Dobrze. Prośba o włączenie mikrofonu. Przepraszam, to może niech pan Leszek tutaj uspokoi ewentualnie, bo rozumiem, że chce nawiązać do tego tematu, ja zupełnie w innym temacie chciałem. Ja tylko powiem, że wszystkie te nasze obiekty noclegowe, czyli zarówno to, co mam na Julinku, Kolonii, czy jak kto woli tam w internacie szkoły specjalnej w gościńcu, zarówno w hotelu na Julinku, w sensie na bazie, jak i w hotelu dawnego BGŻ-u oraz nawet z tego co wiemy w Daftonie, w dawnej dyrekcji PGR-u, gdzie Daftona ma swój tak zwany hotel i też pościągał rodziny, wszędzie jest full. Nie wiadomo tylko ilu uchodźców mamy i mieć będziemy w tak zwanych domach indywidualnych. Ale jeśli chodzi o nasycenie wszystkich naszych oficjalnych miejsc noclegowych, to jesteśmy pełni, więc być może już nie będzie dzieci przybywało w tak dużym tempie. No, dziękuję. Tak, tylko panie Leszku, tak, to słuszna jest uwaga. No, niestety na przykład w Julinku jest dosyć duża rotacja, tak? Tam na przykład wyjechało około w ciągu tych 13 dni chyba, o ile dobrze pamiętam, kiedy jest to zorganizowany ten punkt, no powiedzmy 10, bo tam od samego początku nie było tyle
osób, no to tam chyba z 40 osób wyjechało i z tego co wiem, no raczej trudno było przypuszczać, że te osoby w ogóle nawet jakby zostały dłużej, dzieci by do szkoły kierowały. Natomiast no, nie wiemy, jak to będzie wyglądało, bo być może pojawi się grupa, która no, nie wiem, które rodzice będą kierować te dzieci do szkoły. Tak jak mówię, tam jest jednak mimo wszystko spora rotacja. Natomiast tak, no, wydaje się, że może to być więcej, ale no, chyba nie osiągniemy jakichś takich zatrważających liczb, które no, zablokują nam i zupełnie szkoły i będą powodowały zmianowość, czy też jakieś szukanie nowych miejsc. No, zobaczymy, tak. Ja jeszcze tylko chciałem się odezwać, Janusz Biały. Proszę Państwa, no my musimy pamiętać o tym, że za granicą naszego kraju toczy się wojna i to jest ekstra w ogóle sprawa taka, która na nas spadnie prawdopodobnie w wymiarach, których my dzisiaj nie znamy. I tutaj takie wymyślanie najlepszych rozwiązań, które by na przykład pozwalały na to, żeby dalej klasy były 25-20 osobowe, pewnie legnie w gruzach. Z tego co wiem, tam gdzie wnuczka uczęszcza poza naszą gminą, to już jest tak dużo dzieci, tych właśnie, które będą musiały podjąć i chcą podjąć naukę, że klasy są powiększane, a więc z pewnością będzie sporo przepisów, które w stosunku do obowiązujących dzisiaj się zmienią. W którym kierunku się zmienią? No to tak jak pan wójt powiedział, nie ma ustawy, nie ma rozporządzeń do nich i musimy się niestety cierpliwie do pewnego stopnia te rozwiązania prawne czekać, a jednocześnie musimy podejmować to, co przysługuje nam jako ludziom, którzy patrzą na tych, którzy do naszego kraju dotarli, często pogruchotani, nazwijmy to w ten sposób, bez żadnego majątku i oczekujących tej pomocy. I w takim kierunku mam nadzieję, że będziemy podejmować wszelkie decyzje, które będą dla nas trudne, dla tych ludzi nie mniej trudne i dla całej społeczności trudne. Dziękuję. Panie Januszu, ale to właśnie o to chodziło, o tych trudach rozmawiamy, że to żebyśmy sobie wzajemnie mogli... Rozmawiamy, każdy głos jest cenny, tylko natomiast nie znajdziemy dzisiaj tutaj żadnego rozwiązania, w jaką stronę to generalnie pójdzie. Ja byłem 8 zarówno na bazie Julinku, podwoziłem nawet dzieci uchodźców, kobiet i kobiety, to są ludzie, tak jak powiedziałem, zdruzgotani tą sytuacją, w którą się znaleźli i mało tego oczekują i taka nasza dyskusja powinna raczej się zakończyć tym, że damy radę najogólniej rzecz biorąc, bo jeżeli dotrze nawet do nich to, że mamy jakieś tam zbyt wiele wątpliwości, że nie damy radę, to będzie po prostu taki zły sygnał z naszej rady. I to chciałem tym zakończyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pan Dariusz Iwanek prosił o udzielenie głosu. Proszę bardzo. Ja rozumiem, że już w temacie uchodźców nikt więcej nie chce zabierać głosu, bo ja chciałbym ewentualnie nawiązać do pytania, które zadałem panu wójtowi ewentualnie w poniedziałek odnośnie tych dwóch koncepcji budowy chodnika przy ulicy Kwiatowej i czy ktoś z gminy ewentualnie rozmawiał z właścicielami tychże posesji nieruchomości w tym temacie odnośnie do tego, która koncepcja byłaby lepsza, czy jakieś rozmowy w tym temacie były prowadzone, a jeśli nie, no to bym poprosił ewentualnie o jakieś podanie terminu, kiedy te rozmowy mogłyby się odbyć, żebyśmy tutaj no, dalej ten temat mogli pociągnąć.
Tak, oczywiście. To rozmawiałem z panem kierownikiem tutaj referatu inwestycji. Do końca marca przeprowadzimy te rozmowy i ustalimy, jakie są zapatrywania tych właścicieli ponowych, którzy dzielili działki. Dotrzemy do nich także pod koniec marca będę mógł przekazać te informacje. Dobrze, dziękuję. Ja chciałem zwrócić uwagę na tego pierwszego z właściciela, który z lewej strony ma ten płot, bo on tam bardzo, bardzo był, że tak powiem, zaniepokojony. Jego nie stać na burzenie tego płotu, przesuwanie. Oczywiście tam brat jego wspomniał, że ten płot oczywiście może gmina wykonać w ramach budowy tego chodnika, bo tam chodzi o poszerzenie jednak do 2 metrów. No i myślę, że tutaj jego trzeba przede wszystkim przekonać, bo następni kolejni są jak najbardziej skłonni i zgodni i oddadzą chętnie odpowiednią szerokość, te 2 metry z kawałkiem, żeby ten chodnik powstał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Maj, proszę. Ja również, panie wójcie, w odniesieniu do poniedziałkowych naszej debaty chciałbym zapytać, czy coś udało się ustalić w sprawie tej drogi objazdowej do Błonia od Czarnowa. Przewodniczący odpowiedział już, ale nie włączył mikrofonu. Tak czy? Znaczy jest zakaz powyżej 10 ton jazdy, ale wszystkie certyfikaty C16, C8, C14 obowiązują i przewoźnicy, którzy mają wykupione te certyfikaty, mogą jeździć. Dzisiaj widziałem 2 patelnie tak zwane, czyli te ciężkie samochody były z żółtymi C16-kami. No tak, tylko natomiast ja odnoszę się... Natomiast ja jutro mam spotkanie ze starostą. Co prawda tematem głównym będą uchodźcy, ale to ten temat jeszcze poruszę również w kontekście tych patroli policyjnych. No właśnie, chodzi mi głównie o te patrole policyjne, bo tam oprócz tego, że mnóstwo samochodów ciężarowych jeździ, no to one jeżdżą jednak dość szybko. Tam są ograniczenia prędkości na niektórych odcinkach, myślę, że w ogóle nie są zachowywane. I też, nie wiem, taka prośba może o też rozmowę z Komendą Powiatową Policji, z komendantem na temat też może patroli stawianych na 579. Mówię o tym odcinku z Leszna w kierunku Czosnowa, bo tam też po prostu samochody mkną z taką prędkością i to właśnie szczególnie ciężarowe, że zagrożenie jest naprawdę dla i pieszych, i innych użytkowników drogi jest naprawdę dość duże. Więc niestety nie udało się jakby wpłynąć na czynniki wyższe, żeby tam był ustalony odcinkowy pomiar prędkości. Natomiast myślę, że od czasu do czasu patrol, który by tam stał, spowodowałoby, że po pierwsze część kierowców by zwolniła, a może część w ogóle przeniosła się na inne drogi tych, którzy by chcieli jechać bardzo szybko. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz jeszcze w stosunku do Podleśnej. Rozmawialiśmy o tym brakującym, no nie brakującym, bo go jak w projekcie nie było, natomiast no stwarza to jakieś tam zagrożenie przy skrzyżowaniu z Aleją Grabową, mówię o tym kawałku chodnika. Czy panie wójcie udało się tam coś porozmawiać z panem kierownikiem? Przekażę informację, przepraszam, ale do dzisiaj się tym tematem jeszcze nie zająłem. Rozumiem o końcówce, o skrzyżowaniu Grabowej z Podlesia. Tak, mówimy. Tak. Dobrze, to proszę mi dać jeszcze chwilę czasu, to wrócimy do tematu. Dobrze, jeszcze jeśli chodzi o Podleśną, to taka obserwacja z wczoraj, ponieważ no, mamy barierkę Miedź od strony tej, gdzie jest chodnik. Natomiast z drugiej strony mamy taką sytuację, że mamy jezdnię w tej chwili wyżej, kawałek krawężnika, później
ileś tam centymetrów niżej jest jeszcze kawałek przepustu i zaczyna się, betonowego przepustu, i zaczyna się rów. Wczoraj byłem świadkiem takiego zdarzenia, gdzie przejeżdżający mieszkaniec rowerem przewrócił się w tym miejscu. No na szczęście nic mu się nie stało, natomiast no niewiele brakowało, żeby wpadł do tego rowu. Nie wiem, może warto by było pomyśleć nad tym miejscem, jak tam stworzyć może jakąś też barierkę może postawić, żeby jednak to miejsce było bezpieczniejsze. Że będziemy się nad tym zastanawiać, jeżeli taka potrzeba rzeczywiście istnieje, to na pewno będzie zrobiona. No póki co chcemy tą drogę odebrać, więc no w tej chwili dodatkowych jakichś tam prac nie będziemy wykonywać, natomiast... Nie, to tak na przyszłość po prostu, no takie zdarzenie widziałem, tak, zatrzymałem się, oczywiście pomogłem człowiekowi, natomiast no... Jeśli jedna osoba się przewróciła, no to może taki wypadek być drugi, trzeci i no mówię, może no tu akurat nic się nie wydarzyło, natomiast tak na przyszłość może warto by było pomyśleć nad jakimś rozwiązaniem i ograniczeniem możliwości wpadnięcia w ten rów. Dobrze. Jeszcze jedna rzecz, rozmawialiśmy o decyzjach podatkowych i mówił pan wójt o tym, że są oszczędności, jeśli chodzi o rozwożenie chociażby tych decyzji przez gońca. Ale mam jeszcze takie pytanie dotyczące samych decyzji, ponieważ no, zapewne spora grupa mieszkańców co roku dostaje tych decyzji kilka pod tytułem, nie wiem, podatek od nieruchomości, podatek rolny. I takie pytanie, czy tego nie można tak naprawdę przesłać w jednej kopercie? Ale rozumiem, pytanie dotyczy tego, żeby wszystkie decyzje wysyłać w jednej kopercie, a nie tego, o czym mówiłem wcześniej, że na przykład jak jest małżeństwo, to musi dostać dwie decyzje, tak? Nie. Mówię o tym, że na przykład ja, Tomasz Maj, dostaję decyzję chociażby, nie wiem, w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości w jednej kopercie, tu do tej decyzji jest oczywiście jeszcze dołączone pismo podpisane przez panią kierownik referatu podatków i opłat, i w drugiej kopercie dostaje decyzję na przykład w sprawie wymiaru podatku rolnego. Oczywiście w tej drugiej kopercie również się znajduje to pismo. No i pytanie jest takie, czy tak naprawdę nie można tych wszystkich decyzji podatkowych włożyć w jedną kopertę, do tego dorzucić ewentualnie to jedno pismo, które rozumiem jest niezbędne, i w ten sposób ograniczyć trochę jakby wykorzystanie kopert, druk, może niepotrzebnych też dodatkowych papierów pod tytułem właśnie pismo, które jedno i drugie pismo jest oczywiście o takiej samej treści. No i do tego rozumiem, że też nie wszystkie decyzje jednak jest w stanie ten nasz goniec rozwieść, więc pewnie część też niestety będzie wysyłana pocztą. To też nam zaoszczędzi jakby troszeczkę na kosztach obsługi pocztowej. Czy jest taka możliwość po prostu włożenia decyzji podatkowych dla jednej osoby do jednej koperty? Wszystkich. Jutro porozmawiam o tym z panią kierownik. No to jest ciekawa propozycja. Jeżeli jest taka możliwość, to jak najbardziej można to tak zrobić. A jeszcze mam pytanie dotyczące tych decyzji. Czy jest możliwość otrzymywania decyzji drogą elektroniczną i ewentualnie ile osób z gminy, ilu mieszkańców zgłosiło chęć otrzymania elektronicznej decyzji? Cztery. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w takim razie przejdziemy do punktu 15. Sprawy różne. Nie widzę pytań. W takim razie do punktu... Tak, proszę. Proszę o włączenie mikrofonu.
Proszę Państwa, w temacie sprawy różne. To jest sprawa różna, którą będę kierował nie tylko do Tomka Maja, do którego będę za chwilę mówił, ale do wszystkich Państwa. Mianowicie Tomek tutaj powiedział kapitalną rzecz, świetny pomysł nam tutaj zgłosił, mianowicie przy tej modernizacji tych dwóch budynków, o której rozmawialiśmy, wyszła sprawa ewentualnej do tego boiska zadaszonego. A wcześniej jeszcze rozmawialiśmy o hali, więc jakby kilka wątków nam się tutaj splotło i tak naprawdę przy tej jednej modernizacji zbiegła nam się i hala, i to ewentualne boisko zadaszone, czyli trzy różne rzeczy. I proszę Państwa, tę halę sportową, o której już mówiliśmy nawet w poprzedniej kadencji, być może byśmy już nawet mieli, gdyby nie to, o czym tutaj może część z Państwa zapomniała, że musimy odłączyć się od Błonia z kanalizacją. I to w tej chwili sami żeśmy orzekli, że jest to naszym priorytetem. I wszystkie pieniądze idą w gwizdek, żebyśmy oczyszczalnię ścieków zrobili, dokończyli, od Błonia się odcięli. No i między innymi dlatego sprawa hali upadła, odpadła. Ale biorąc pod uwagę, że budowa oczyszczalni jeszcze trochę potrwa, ale z względu na to, że my oczyszczalnię ścieków jako taką planowaliśmy dla całej gminy, w sensie dla obydwu części Leszno-Zaborów, a teraz z racji, że bardzo szybko musimy się odciąć jako Leszno, więc Zaborów wszedł niejako na drugi plan. Podejrzewam, że jak tylko uruchomimy oczyszczalnię ścieków w Lesznie, będziemy musieli zająć się sprawami Zaborowa. W związku z tym pewnie tej budowy hali w ciągu najbliższych kilku, 5-10 lat nie rozpoczniemy. W związku z tym halę sportową musimy mieć taką, jaką mamy, musimy w nią, jak to się mówi, inwestować. Natomiast to boisko, o którym powiedział Tomek, to nam może troszeczkę pomóc. Z tym, że tak jak ja tutaj słyszę na szybko, na roboczo, że to boisko zadaszone, jakbyśmy to nie nazwali, to może kosztować milion i więcej, ale bym to potraktował jako osobną inwestycję, niezależną od tej modernizacji. Ale tutaj, Tomaszu, też teraz się do ciebie tak bardziej zwracam, ale ku uwadze wszystkich, że może by się zorientować, ile na takie boisko trzeba terenu, ile by ono mogło finalnie kosztować, jaki byłby ten koszt utrzymania i co ważne, o czym nie rozmawialiśmy tutaj jeszcze, na ile takie zadaszenie by wystarczyło. Czy to jest, powiedzmy, coś, co nam wystarczy na 100 lat, czy też trzeba będzie co 5, co 10 lat to zadoszenie, że tak powiem, remontować, kupować. Bo być może, jakbyśmy to dobrze przemyśleli w skali, powiedzmy, roku czy dwóch, gdyby to nie było kosztowo zbyt duże i były możliwości uzyskania na to jakichś dotacji z racji, że obiekt sportowy, że rozwój sportu i tak dalej, to być może byśmy do czegoś takiego przymierzyli się, jak ktoś mi zamiast hali. No bo ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy w dzisiejszym, że chyba większość z Państwa, nikogo jeszcze nie muszę przekonywać, że na budowę hali sportowej, takiej nazwijmy to z prawdziwego zdarzenia, co na dzień dzisiejszy musielibyśmy na to przeznaczyć około kilkunastu milionów, to w ciągu najbliższych lat nie zaczniemy. Jest to nierealne ze względu na inwestycję kanalizacyjną, o której powiedziałem. Także gdyby nam się udało więcej szczegółów na temat tego boiska zadaszonego, a zwłaszcza dofinansowania, może jakiegoś sponsoringu, no to byłaby piękna sprawa. Także Tomaszu, tutaj wyzwanie i dla ciebie i nasza pomoc i to jest jak najbardziej do zrobienia. Dzięki. Znaczy jeśli chodzi, to ja powtórzę może to, co mówiłem na początku, jak rozmawialiśmy o tym. No właśnie. Projekt powstaje, tak? Projekt powstaje. Powinien do końca marca powstać ten projekt. Będziemy mieli tam kosztorys inwestorski, propozycje tego boiska wielofunkcyjnego, no właściwie kortów tenisowych, ale tak jak rozmawialiśmy, będzie to spełniało też tam taką rolę boiska. No będziemy wiedzieli, ile coś takiego kosztuje. Natomiast no, koncepcja tam jest, z tego co pamiętam, taka, że to jest to nie jest budynek jakiś taki lity, tylko no tam są jakieś dźwigary, na których ma być rozciągnięty dach. Owszem, tam są jakieś nagrzewnice i tam jest, to może być całoroczna inwestycja. Natomiast no,
No moim zdaniem takie rozwiązanie nie zastępuje hali, natomiast na pewno nie jest tam zaprojektowany łącznik między tym boiskiem a szkołą, no bo to też by się wiązało, rozumiem, tak to rozumiem, również z jakąś przynajmniej fragmentaryczną przebudową szkoły. No. To znaczy, nie wiem, no ja widziałem taką halę z łącznikiem i nie wydaje mi się, że tam musi być jakaś wielka przebudowa szkoły. Z tego co wiem, jest wyjście, nie wiem, ewakuacyjne, awaryjne, czy jakieś. Tam z tyłu szkoły i tu można by było, wydaje mi się, bez żadnego problemu dobudować łącznik w podobnej technologii, w jakiej jest ta hala, tak żeby dzieci suchą stopą jakby ze szkoły mogły do tej hali przechodzić, normalnie odbywać zajęcia z wychowania fizycznego. No tak jak rozmawialiśmy zresztą wcześniej na ten temat, owszem, po godzinach jakby ta hala ma być wykorzystywana być może w ramach kortów tenisowych, ale wydaje mi się, że nie tylko, jeśli będzie zapotrzebowanie takie, że na przykład grupa, nie wiem, dzieci, młodzieży z Partyzanta będzie chciała tam rozegrać meczyk piłki halowej czy odbyć trening, to myślę, że też nie będzie żadnego problemu. No a poza tym głównie chodzi o to, żeby wesprzeć szkołę, przynajmniej no taki jest mój pierwszorzędny jakby cel i zapatrywanie na tą halę, żeby wesprzeć szkołę, która moim zdaniem znajduje się w dość trudnej sytuacji. Uczęszcza do niej naprawdę dość dużo dzieci. No sala gimnastyczna jest bardzo mała. Powiem szczerze, że no ja... uczęszczając do szkoły podstawowej x lat temu, i to naprawdę taki spory x, była to 1000-latka i pamiętam, że salę gimnastyczną mieliśmy no naprawdę sporo większą niż ta, która jest przy tej szkole, tak? No mówię, dzieci w tej chwili oczywiście, no tu mają stadion obok, no niestety nie ma bieżni, ale myślę, że to też jest kwestia jakiegoś tam, jakiejś tam przyszłości zdobycia funduszy zewnętrznych na ewentualną budowę bieżni. Natomiast no mówię, no ta hala sportowa, którą mamy, no niestety ta część właśnie taka typowej hali, tak, bo ja nie mówię o tym zapleczu, które jest z jednej, tych przybudówkach, które są z jednej i z drugiej strony, które oczywiście są ważne, bo są tam szatnie, jest tam siłownia, są tam jakieś magazynki sprzętu. Wszystko, ja to wszystko rozumiem, tylko ta część halowa, która jest przeznaczona tak naprawdę do treningów i ćwiczeń, no jest bardzo mała, tak? Tu nawet no ten kort tenisowy tak naprawdę też na tej hali się nie mieści, nie mówiąc o jakichś boiskach właśnie trochę większych, typu do koszykówki, takich standardowych. Więc dlatego jakby ja też rozumiem, że ta hala to nie jest, tak jak mówisz, Lesław, na 100 lat, bo nic nie jest na 100 lat. Z tego, co słyszałem, nie wiem, ta hala była też postawiona na lat kilka dla ciężarowców tak naprawdę. Została później zaadaptowana i przerobiona na halę z jakimś tam, powiedzmy, boiskiem, tak, taką ogólną, powiedzmy, sportową. Natomiast jest starym obiektem niewymiarowym. No i dlatego jakby dla mnie jest trochę pozbawione sensu inwestowanie kolejnych milionów złotych w taki obiekt. A czy będą jakieś dofinansowania, nie wiem, w przyszłości na budowę hal sportowych, no to trudno jakby powiedzieć, tak? Nie wiadomo, co rządzący w Sejmie uchwalą i w ministerstwach, jakie środki i na co będą przeznaczali. No ja mam nadzieję, że w ciągu jakichś tam najbliższych lat jednak taka hala z prawdziwego zdarzenia też u nas powstanie, bo myślę, że jest wyczekiwana. Natomiast no oczywiście zgadzam się z tobą, że priorytetem jest budowa oczyszczalni ścieków, tylko ta oczyszczalnia ścieków nawet
teraz, tak jak jest projektowana, jest zaprojektowana na obsługę całej gminy, a nie tylko tu części, powiedzmy, zachodniej, a część wschodnia nadal pozostaje bez jakby oczyszczalni, tak? Tak, proszę pani Joanna Syta. Ja tylko chciałam dorzucić, nie wiem, znaczy w sensie takim, ja jeżdżąc do pracy, jeżdżę koło Wańkowicza, to jest na Merze to liceum. Oni tam mają postawioną tą halę pneumatyczną, więc no moim zdaniem jakby to otwiera bardzo dużo możliwości, bo ta hala się składa na lato, bo w lecie jej tam nie ma. I w związku z tym jakby teraz dzieciaki tam normalnie ćwiczą. Hale mają swoją tą sportową bardzo słabą, podobnie jak naszą, w sensie taka mała, ciemna, czyli stacjonarnie te zajęcia rzeczywiście no niezbyt w fajnych warunkach się odbywały, biorąc pod uwagę, że to zespół szkół i tam są już starsze osoby, znaczy w sensie nastolatki takie, tak, no bo to od 14 do 19 roku życia, natomiast jakby ten balon im dużo załatwił, więc wydaje mi się, że jakby no też nie jestem, powiedziałabym, fanką prowizorek, natomiast uważam, że to też robi robotę. Ale to nam się. To ja tylko wyjaśnię, Asiu, że my nie mówimy o balonie, tylko mówimy o innego typu zadaszeniu, właśnie takim na dźwigarach, blacha, ocieplenie i tak dalej. Takie bardziej stacjonarne, niezwijane na lato, nic w tym stylu. No tak, ale jeszcze, przepraszam, schodzę, ale być może na przykład to, o czym mówi Tomek, będzie, nie wiem, 4 razy droższe niż to, o czym mówi Asia, a być może efekt będzie bardzo podobny, bo uzyskamy to boisko zadaszone też i zwiążemy, jak ktoś mówi, przez jego koniec z końcem. No dzięki. Dobrze, szanowni państwo, w takim razie zamykamy dyskusję już w punkcie 15, przejdziemy do 16, czyli zamknięcie posiedzenia 52. sesji Rady Gminy Leszno w dniu 9 marca 2020 roku. Dziękuję wszystkim państwu radnym za udział, za obrady i życzę spokojnego wieczoru wszystkim z nami, mieszkańcami, którzy będą online. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.